was edited. Pach, pach, pach. Ciśniemy, panowie, ciśniemy. Kto tu jest znajomych? Tu jeszcze nikogo nie widziałem. Siku jeszcze pasuje zrobić. Robię 230, drewno 20, srebro 150, żelaza 90, mieć. Kurczę, może by teraz zrobił. Kilo wkupił. Zapierdzielał. Portfel, ile mam kasy? 5000. Tego co gówno. Cały chuj. Weźmy sobie tam 30. Witraf. Zapierdala. Stracił koło. Ty. Powoli, malutki, po to radar. A
A tam są te naczepy, przyczepy, naczepy, te kempingowe. Ciekawe, czy można je wynająć, czy kupić, albo coś w tym stylu. Był stop, ale dobra. No ja tylko was kręcać nie chcę. To za szajs. Mały, ale mały, ale wariat. Zatyczki dam do uszu, to nie będzie tak wył. No i co i dupa. Nic tu takiego nie ma, nie widzę. O mordę. Gdzie są ludzie? Nie ma ludzi. O, człowieka zobaczyli. O, widziałeś? Ja się nie będę woził jakimś tym. Chcesz to móc? Musisz to chcesz. Mam strój roboczy, co chcesz. O, felga krzywa. Będzie biło. Pam 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 pam. Pozwolenie na broń 5000. Pływam w dupę. A to trzeba od razu zapłacić, żeby mieć ten? O nie, nie. Kurde, jak nie zapłacę, to nie mam dostępu do broni. Chujnia. I co? Rezier. A, co okulary.
Broda też mnie nie interesuje. Chujowy ten fryzjer. Jakiś bambus pewnie siedzi. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Trzeba się dowiedzieć mniej więcej co i jak. Tam, 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 tam. O kurwa, McLaren. Bierzemy go. Ło, panie. Panie adwokat, telefonów ludzi, nie? Ale Akbar. Może pół godziny byłem wtedy jak. Nie wiem, czy było coś wcześniej. Ale ja nie wiem, w ogóle tu zaczęli do siebie na kurwia ci w plecy. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa, witam, witam. Takie cześć, pytanko. Cześć. Ja się tu niedawno przeprowadziłem do tej wyspy. Jak tu kupić dom? Proszę pana, już panu mówię. Widzi pan za panem taki dupny budynek? No. Tam pan jedzie, tam pan podchodzi do sekretarki Genii. I sekretarka Genia panu wszystko wytłumaczy. A robi loda? Robi. Ach, to idę, dzięki. Ale panie, jak on chce do burdelu, to tam na Silver Lake Soul. A nie, to jak jest dwa w jednym, to wolę dwa w jednym, nie? Ale to musisz to płacić. A chuj tam. Za urodę się nie płaci. Jadę, bo przekraczam prędkość. O, debil. Nie no. Kuźwa, trzeba mieć chuj kasy. Dam kropeczkę. Panie, oszukałeś mnie. Kto kogo oszukał? 12, 12 i pół koła, żeby kupić sobie dom? Nie, to tego, pan dopiero sobie kupuje ten na czek. Klitkę, klitkę. Ale tam nie ma klitki. Tam jest tylko wynajmie willa albo ulepsz dom. No, a dobrze, proszę pana, ale ale to pierwszy jest... domek to jest przyczepa kempingowa. No właśnie. No dokładnie. No tak. Potem jak sobie pan chce zainwestować w chałupę, to w fundamenty i tak dalej. No to tak, to rozumiem, że rozbudowa, no to rozbudowa. 50 tysięcy!
Pan no ale rozbudowa, rozbudowa to tak, ale mi chodzi o... Czy pan teraz mieszka? Czy pan teraz mieszka? Niczym, ja z lotniska wracam. To 15 tysięcy kosztuje. 12,5. 12,5. No ja skąd mam tyle pieniędzy wziąć, jak ja mam w portfelu tylko 5 koła? Ile pan ma teraz? 5 koła mam. A to pan tam panu 10 tysięcy. Niech pan sobie prawo jazdy zrobi najpierw. No mam już prawo jazdy zrobione. Masz. Pan jedzie sobie kupił lepszy. Panie, bo ja też... Panie, mam... dzięki, kuźwa. Ja mam 4. Masz więcej? Masz więcej? Ja byłem pierwszy. To ja bym się jednak zastanowił. Idę sobie kupić. Dzięki, ziomuś, kurde. Fajnie, ludzie tu są. Gdzie jest bankomat? O, policjanci bieg przez podki uprawiają. Kurde, bym powiedział, że mnie blokuje 10 koła, dali by mi 10, jeszcze więcej pewnie. Bankomatu to chyba nie ma. Nie ma tam. Trzeba chyba do bankomatu wybrać tam tą kasiurę. No dobra, tam byłoby bliżej, ale dobra. Już za późno, nie będę się wracał. Łopa, nie pali się. Fire. Kurwa. A, narkotyki się paliło. Trzeba sobie jakoś radzić. Kura. Pam 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 pam. Nie śmiesz się ze mnie. 12, to 2,5 tysiąca. Witraft. Piwko się skończyło. Trzeba dla drugiego otworzyć. No mam przez 12,5. Co jest kuźwa? Czy ja bym przypadkiem źle zrobił? No właśnie.
Jeśli mam 10 tysięcy w tym, tu mam 4 tysiące. Depozyt, okej. Okay. Czyli trzeba mi 12 tysięcy, raz, dwa, trzy. Withdraw. Dobry. O panie, kurwa, ale fura. Cię no, pizdu. No weź panie, no kurwa, ja pierdolę. Weź. Kurwa, mać. Potrzebujemy pana, wie pan, do akcji. Panie, daj mi pan kupić dom, pójdę sobie dom kupić, bo genia się niecierpliwy i już tu wracam. Pan sobie płaci pieniądze, żeby nie być tak, żeby pan nie stracił sobie. My tu jesteśmy kulturalni. Okej, okay. No to chyba, że. No to. Kurde, bankomat się zepsuł. Dobra, gościu, dawaj, no. Już. Prawego kucia idę na kierę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no to załóż rączki teraz. Załóż ręce, żeby tam. Jak to było, panie? Mózgu szybko. To tam pan. Nie wiem, nablujemy go, czy pan nie będzie w ogóle nic mówił. Panie, jakbym wiedział, że gdzieś na jakąś akcję, sam bym dołączył. To się można robić. Nie można, już maksa mam, nie? No, ma, maksa mam i tak. O co, środki włącze ma? Nie no. Ja to co dopiero z tego, z lotniska wracam. Dobra, fajne miasto. Możemy tutaj panu otwierać. Otwórz kamera. Jest otwarty. Dobra, może pan chcesz pomóc? Mogę kierować? Nie, tylko czekaj. Czemu? I pomaga panu przejść. No. Tak. O, dobra. O, siedzę z przodu. Kamerowe miejsce. Zapnijcie mnie pasy. Ja tu z tyłu, do przodu. O, tutaj, dobra. Mam, dobra. Dobra. A gdzie jedziemy? A? Najpierw pozbieramy. Gdzie jesteście? O. Co? Panie. Panie, ja w pracy. Ja w pracy jestem. Jak do mnie będę dzwonić, to co ja mam zrobić? Pan się przejmuje. Będzie pan miał tą dupę, no. Wypadek pan dostanie, a pan nie będzie odbierał telefonu, no. Żyć się umierać. Co? Uważajcie tym sertowozem, bo to nie jest pancerny. Jest pancerny, jest. Hamarek? Ładny. O, ktoś wypierdolił. Ale mam rakom. No, ja tak samo. No. No bo... Uważaj strasznie. Kurde, powiem wam, że jestem tu pierwszy raz, ale... Tak jakieś dziwne to miasto. Mały, daj mi kierować, co? No sorry, taki... Ja mówiłem, że ja będę kierował. Mówiłem, że mogliście mi dać. Ja taksówka, że jestem zawodowy. Co, idziemy wysadzać szpital? Łapy, dawajcie na parking, idziemy na parking. Przysystem! Łapy, panowie, łapy zakładacie. Łapy zakładacie. Łapy. Dobra. Ja też? Nic na radę nie będę cię. Nie, mogę kierować. Spokojnie. Profesjonalna jest nam potrzebna do leczenia. Daj no, gościu, nie wsiadaj. To ty. Ja tu tak niechcąco się przesiadłem i wypadłem. Bo pan nie ten, no nie, nie wysiadam, bo tak nie można. Okej, już siadam. Nie ruszam się. Jedziemy na miejsce zbiórki, mały. Młody, na miejsce zbiórki się spotykamy. Ej, tego McLarena weźcie. On jest ładny. Właśnie, bo wyrwali rakietę. Nie zostawimy. Gdzie jest medyk? Proszę panie, proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Pani, nam uprzejmie proszę odsunąć się. Dobra, chowamy się, dawajcie, jedziemy. Pani, widzimy pani? Widzimy pani? Siedzę z przodu. Widzimy pani? Powiedziałem... Rad, kurwa. Dobra. Ja już byłem w szatunku, bezpośrednio. Siema. To jest, czemu się go nie dam?
Mam bliżej. Co ci się stało w oko? Panowie, mamy jednego naszego. Gdzie tu jest nasz? I co mu się stało w oko? Gdzie się nasz? Ej, słuchajcie, czekajcie. Który nasz? O! Chcesz kierować? Nie. Ja? Ale pewnie. Halo? Już pana, o. Rzeczywiście, nie zauważyłem. Ile ma tam? Ja myślę, że ten, bo już info na pewno dostał. A panic button jest przyśnięty pewnie. Ha! I się szmajta. Dobra, ej, ktoś kieruje tego? Kamera? Ty! Ciasteczko, ja mogę. Ja mam kluczyki do tego kamera. Nie chcecie kluczyków do tego, czy macie? Daj. 90 daj. Dawaj wszystkim. Daj 90, tak. Końcówka 90 już daję. Dobra, daj. Dobra, potem się rozdamy. My się rozdam później, dobra. Ile jeszcze będziesz rozkuwał? Już, 3 sekundy. 3, 2, dobra. Pakujemy się tutaj. Kluczyk mój. Masz, nie? Do widzenia, miłego dnia. Masz kluczyki? M4, dobra, mamy teraz buru już. Kurwa, zwolnienie mnie z pracy. Ja pierdolę. A tam. O, ty. To przejebane masz. Jak ja teraz wyżywię rodzinę? Co? Jak ja teraz wyżywię rodzinę? Nie wiem. Odpalicie coś teraz za to, nie? Ja nie kieruję. Ja kieruję. Ten często kieruje. No ja, aby robić, ale wiesz, aby robić napad, prawda? Tak. Raz, dwa, trzy. Tylko czekamy na ten. Ty, mamy chyba ordynatorkę. No! Brawo, geniu. Tak, chyba tak. Mogę sobie na koniec zrobić z wami zdjęcie? Chcesz, genia? U ciebie. No, bo... Już pan był jeszcze. No bo otwieracie te drzwi tam z tyłu. A czy tam... To ile? Nie wiem. Ja wiem. Tam na kluczyk jest zamknięte, proszę nie otwierać. O. Ale typka. A co tu się odpierdala? Jeszcze kilka. Jeszcze jeden? Zabierz GoPro. Mercedes. Ładny. S63. Bierz go. Samochód, weźcie samochód. Biorę go. Nie, tyle pieniędzy kosztuje. Nie otwierajcie drzwi, bo będzie... On jest bogaty, to można go jebać. Nie otwieramy tego, to... Do z tyłu otworzyć drzwi, kula dostaje między orów. Tam na kluczyk jest zamknięty, proszę no ten, nie otwierać. Ja mam tylko kluczyk. Widać mi ciuchy? Widać mi ciuchy? Ale już? Tobie tak. Nie. Otwórzcie kamerę, no nie mówcie, że jest full. Nie, dawaj. Nie jest full, na pewno. Fuj. Nie jest. Chyba. Kurwa. Nie jest full, bo wyszedł. Siema, ziomki. Jak tam leci? Też jestem porwany. O, jest. To nie sam wsiądzie może. Czekaj. Ja go tam położę, żeby sam sobie wsiadł. No to weźcie najwyżej go auto, no nie? Dobra, pomagam panu wsiąść do auto. O, super. Siema. Dobra, dawajcie, jedziemy. Co ci się stało w oczy? Ty, on ma kocie oczy. Ja nie kieruję. Powiedz ty, powie, żeby jechał powoli. Jedź powoli. Jemu co się stało? On nie może mówić. Próbuję coś powiedzieć, ale się nie może wysłowić. Chyba ze stresu. Nie przejmuj się. Przeżyjemy to. Chyba. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Wylatujesz ty. Ooo, ale ma ten, pas na broń. Ja sobie wezmę chyba. Nie no, dobra, zostaw już ten, to taką cebulą. Powtórz? Zostaw już tutaj. Ja mam tylko tego digla. Małego tego. Ile jedziemy? Digla. Wy jesteście tacy dobrzy bandyci z tego co ja widzę. No pewnie, nie, tak. Nie łupiecie do końca. Dobra się nie ma opcji. Tam zapytasz się wtedy, dobra?
A już myślałem, że... A już myślałem, że mnie upierdolicie z moich, pieniędzy. Niespodziankę. Będziemy się bawić w ten. Bank. Kotka i myszkę. Bank? Rosyjska ruletka. A bank zakładnicy Zachajs czy piosenka? Zachaj. Co? A to. Piosenka by była śmieszniejsza. Jesteście bardziej piosenki, no naprawdę tak się... Jest Karolicza. Jak umiesz śpiewasz? Obudziła się. No, bo nie kończę teraz tylko. Nie mogę zaśpiewać. Nie mogę. Ja jeszcze mało wypiłem, żeby śpiewać. Pani Genio. Pani jak sobie powie. Genio to chyba... Pani Genio. O, o! To jest kobieta? Zakneblowana jest. Gdzie ta kobieta jest? Która to jest ta kobieta? Dobra, jeszcze na pije na tam, na tym. A ja nie prowadzę, więc ja nie dostanę. O, radar był. Zrobił zdjęcie? To, dostałem. Kurwa, będę w gazecie. Mogę sobie zrobić później z wami zdjęcie? No. Super. To zależy, czy pan będzie żywy, czy nie. No właśnie, zależy od policji. Nie no, zakładajmy, że będę żywy, nie? Ja chcę z... to tak. Chcę fotkę. To chłopaki, to ja wam tylko jedną rzecz powiem. Jak zależy od policji, to miło było poznać. Dzięki za pocieszenie. To może zrobimy przed rozpoczęciem. Może odnoblujecie tą panią Genię? No, no to odnoblujemy. Musimy myśleć auto, bo nie? No i tak jest, podchodźcie na szybkości tam. No dobra, się tam dziadę. Ale my tam nie widzimy. Dawaj tutaj. Dobra, otwieraj swoją furę, nie? Będziesz mi tutaj. Panowie, ale ja was nie chcę straszyć, ale mi się siku chce. Dajcie, nie wjeżdżaj, nie wjeżdżaj, nie wjeżdżaj, bo myszka nie wyjdzie. Daj, wjeżdżaj. Mam pani drzwi, panu. Chodźcie, myszka, Miki. Ja sobie wyjdę. Tak, tak. To was szef, ten myszka Miki? A nie, to gość. Dobra, dawajcie na myszka ma kamizelkę. Niech wysiadają na górę. Zakładników na górę. A to jest zero. Genia. Dobra, wysiadajcie, wysiadajcie, wysiadajcie wszyscy. Która to Genia? Tu otwieram aut. No, wychodzi, ja mogę... Halo, pani Genio. O, odchneblujcie ją. Halo, no jesteś na próbę, mama. Masz może jakiś celowniczek? Celownik nie, tu komendantowi zabrałem broń do niej. No miał. Weź tu wszystko, żeby... Chyba za komendantę jedziesz. No, bo pan, kurde, w tej masce anonymusa. Łapanie. Parzę pan na tych schodach. Gdzie oni są? Ja coś czuję, że to będzie akcja jak w Rainbow Six. Do tych pomieszczeń. Halo, potrzebuję celownika. Co, pod rząd? Halo, kitnij, siema. Nie. Ej, panowie, ja to powinienem mieć jakąś taryfę ulgową, bo już trzeci raz wam je bank robię. To masz szczęście. To masz szczęście. Trzy banki ze mną, kurde. No to masz pan szczęście, tyle, no. Że z nami. I dwa razy przeżyłem, jest dobrze. Jaki fajny plecak, misie. Jakie misie? To są takie mary, gościu. Mary to są. Misie, ja nie mogę. Dobra, ty z tego to na odstrzał. Weź co? Czekaj, siedzi. To Magnebra. O tu Magnebra. Pani Genia żyje? Halo. Ja z wami nie rozmawiam. Genia, kurde też. O. Czemu medyków porywacie? Na służbie. Panowie, siku mi się. Fajnie, przyjdziecie, żeby lecieć, dobra. Ty w gacie jesteś w toalecie. A co to policjant przyszedł tutaj, co? No, policja wejdzie, to zobaczymy. Siema, kumpel. Nie widzę czemu. Cześć. Koledzy, pod szpitalem to wszyscy fajnie. No to są jakieś testy, czy co? Pod szpitalem to każdy kolega przyjdzie, co? Każdy, niech tylko mi przyjdą pod szpitalem, kurde. Każę im palca. Panowie, tą akcję trzeba opublikować. Właśnie nie będą zgony, tylko będziemy ich podnosić, kurde, żeby ich policja zabierała. A co pan tu policjant robi? A pilnuje bezpieczeństwa lodowego. Jak oni nas porwali i pan pilnuje bezpieczeństwa? Nas czy terrorystów? Terrorystów. Jest gardalik pod szpitalem. Dziwna sprawa, dziwna. No, jak wyszli z samochodu, podszedł, przywitał się z Mieckiem. Kto puścił Bąka? Go zawinęli.
Tak. Otwórzcie okno. Otwórzcie okno. Czekaj. Panie. Ziomę w tym beretie fajnym niebieskim, dalej ci się szczać chce? No pewnie. Szczyj w gacie. A co, pić? Chce ci się pić? Nie. No nie, bo jak się zejść w gacie, to będę miał dupę mokrą. A po co więcej? Wszystko wsiąknie w ciebie. Ostatnio było twoje uszy. 8, jak dobrze pamiętam. Po co więcej i tak policja zaczyna. Nie jest śmieszne. Właśnie. To jest zabawne. Więcej na grobku trzeba oszukać. Ile? To pewnie z dwóch oddania, trzech oddacie i ubierzecie. Tak się zastanawiam, lecieć po jamkę czy nie lecieć po jamkę? Nie, zostaw sobie to co masz. Nie. Dobra, chłopaki, pytanie. Ilu zakładników chcemy mieć? A, masz trój czy nie? Ile jest jeszcze raz, kilku. Dwa, trzy, jak? Cztery, pięciu. Pięciu. Ilu jeszcze? Trzech. Trzech by przydał jeszcze. Jeszcze? Jest trzech na odblokowanie drogi i... Dobra, na ten, na pytanie, co masz z Byszą, ty? W sensie? Ja digla tylko. Digla mam. Ja mam to. Dobra, z zakładnikami. Pęsenny klima. Panowie, ale mi się oczy żółte już zachodzą. Mam. Na blucie najlepiej. Hej, chodź mały. Lecimy na tego. Dawajcie chłopaki. Cichu mi się chce. Nie. No. Trzymaj się, genia. Co mówisz? Cichu mi się chce. To szczęście. Jestem kurwa. Na ciebie zaznajszcza jak chcesz. No boż. Panie, do toalety muszę. Jesteś w toalecie. No niestety. Nie. Co? Jest toaleta. Z niebieskim berecie. To co mam? Mam nasikać na niego? Nie, ja tutaj rozpinam rozporek, nie patrzę. A kobieta na mnie patrzy. Ale odwróć mnie na tą myszkę. Śmierdzisz, to nie nasz dom. Albo nie, na tego czerwonego, mi obróć. Pierdzielę, no jak na mnie nasikasz, czy ci na siebie? Na plecy mu nasikam. Jak mi nasikasz na plecy, czy ci na siebie nasikasz? Dobra, będę sikał już. Będę dzwonił do ciebie. Węsenny klimat. Kto ma kluczyki do sertowozu, niech wsiada. Genia. Będziemy też sertowozem. Później tak. Jeśli zginiemy... Widać, że to zawsze byłaś w moim sercu. Jak zginiemy, to tych typów już nie ma. Będę grał, tylko specjalne osoby i będę gotowe. Zginiemy, Genia, poczuję. To co, gramy w papier, kamień, nożyce? O, to nie przyznasz, to przyznasz. Papier, dobra, ja mogę zagrać. Cichaj tam, genial, bo ja cię zaraz. Papier, kamień, ja się do mnie nie odzywa, ja z tobą nie rozmawiam. Ja mam... Prowokujesz mnie. Ja cię nie prowokuję, ja ci tylko mówię, że masz brzydką mordę. Króciutko, dobrze. Zapisna na strzał, streamuje, fajnie mi... Panie, słoik się przelewa. No nie wiem, jak tam twoja szmatura jebana... Siebie powinien zapytać. Mysza. A ja? Czujesz mokro? Zmieni się ten temat. Daj, strzał mi na dupę, rozumiecie? No, gdzie wy jedziecie? Po pijaku chyba, że był projekt. Nie będę sam. Rzut? Potem knebelki trzeba powkładać. Ty, dasz mi moją szczerbę? Wow, fiszbajty się pojawiły, co się stało? No, Mysza, nie ruszaj się, to nie pomaga. Ty tylko bardziej rozcierasz. Lepiej wsiąka. Może szybciej wyschnie. Oj, teraz troszkę. Lepiej wsiąknie. Nie. Ty tam żyjesz. No, co, nie to można? Poczęstuj mnie. Myślałem, że to głodny jestem. Dobra, tę czekoladę w kieszeni. O! Kto to? My mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczy wam. Nie, pilnuje nas czterech. A pamiętacie, że ja będę jakby co ostatni? Bo ja chcę zdjęcie sobie zrobić na koniec. Na ile nas wyceniacie? Ilu was tutaj jest? Pamiętajcie, że jestem bezcenny. Jak wam tu zaraz 20 osób wpadnie, to by sobie nie poradzicie. Nie, taryfa ulgowa, bo ktoś podobno stały klient. A mamy hamera, więc spokojnie uciekniemy. Nie. Ja chcę taki plecak zajebisty Hello Kitty. Jakby co, to ja idę do toalety. Dobra, pod akcją. To pan nie dostanie. Ja już byłem. Hello Kitty, spoko. Ale plecak. Nie, w kulkę. Fajnie.
No o plecak właśnie mi chodzi, że jak pan chce, to pan nie dostanie. Super. Ale z pana ciacho. Dziękuję. Nie to, co damy sza. A nie w masce Anonymusa, to my się chyba znamy w ogóle. Nie obrażaj, co? Ale się pan nazywa. To masz roket. Nie znam. Torpeda. Tomaszu. Niewierny Tomaszu. Weź te buciory z mojego buta, bo kuźwa gnojem śmierdzi. No gówno, prawda? Oooo, ta z niewagi krwi wymaga. Ta z niewagi krwi wymaga, powiadasz? Tak. Z niewagi. Wolę umrzeć niż tu siedzieć. O, ale ci pojechał. Nie, ja bym mu nie popuścił. Nie popuścił. Nie, nie. No to pół, nie ten rocznik. Tak. No oni na siebie plują. Dlaczego się plują, jak masz maskę, idiota? Może lubią. A, zapomniałem. Ja lubię. Z roboty mi wyjebali. Ja nie mam, w złym trakcie, w złym momencie przyjechałaś. A co się samolot był opóźniony. Ale to może mieć dużo... Miałam panie z butona. Jak to ryba? Zdążyłam kliknąć. No i tu kolejnego medyka mamy. No to wiecie. No, jeszcze byłoby pieniążko, jakby byli na służbie według mnie. Za mnie nic, no, za mnie nic wam nie dadzą, bo mnie nie szanuje policja tak jak ja. Panowie, a tak jeżeli chodzi o legal, nie, to jak można zarabiać to najlepiej? Na surowcach. Na surowcach. Kopać kamień. Ropa na przykład. Opiesz, kamień, ale żeby na przykład kilo kupić, to muszę mieć licencję na broń chyba, nie? To chyba masz dobrego kumpla, który ci sprzeda. Masz. Tak na sam początek to chyba farmer najlepszy. No na sam początek farmer, potem kupujesz auto do surek i lecisz na surki. No, prawda. Musisz uważać, a czyli... Aha, czyli no, trzeba, żeby surowce zbierać, to muszę mieć jakieś większe auto, tak? No, za 12 tysięcy. Samochód specjalnie do surek, 12,5 tysiąca kosztuje. O, kilo ma do sikiery. Chyba, że jesteś pro elo, kozek już masz broń i jesteś taki, wiesz... Ech, to sobie możesz kurde do zakładnika okup wziąć. Albo robić sklep. Ile masz magazynków? Tak, jak nie, no nie wiem, odstrzeli... Strzelacie w nas, co tutaj robicie, na kopaków 10 mają 5 zakładnikom i wyjdzie... Chwileczkę. Mi tu gadu, a mi się woda pali. Tam jeszcze kilka kolegów dojdzie to. Ja czajnik na gazie zostawiłem. No jeszcze kolejny by tu zakładnicy zaraz. Czajnik na gazie czy w prądzie? Standardowo. U nas jest 5 po 20 tysięcy znak za głowę, no to sprzątaj, sprzątaj tym piłkiem. Brudno to. Bo trochę duży. Bo ci pojechał. Chłopaki, powiedz mi jedno. Skąd zdobyć takiego Bergena? Zawsze mi to rozkminiałem. Elite club. Aha. O. Nie włączaj głębie to. Ty, ruskie techno. A mogę włączyć. Pójdź na szepcie. Ja? No, ale na szepcie. Ale ciszej trochę. Udało się jeszcze rozmawiać. Opuszczam piosenieczkę tak po cichutku. Żeby było spoko i loko. O, gutku. Jawki. Spoko loko. Ja badama. Był ktoś spoko loko? Jad tego killera? Zaśpiewać wam piosenkę? Fajnego masz iPoda. Dupy daj. Bo ci ciasko z głowy spadnie. Wyjdźcie bokiem, to widać wasze twarze. Nieprawda. Nie ma szans.
No co, Sara, może być terapia prądowa, bo pan wszystko zapomni. Życie. Jeb go w łeb. Po głosie to bym nie powiedział, że to. A po głosie u pana też bym nie powiedział, że to on. Tylko, że jakiś wykastrowany, kurde, sobie wsadził do gardła coś. Grozisz mi? Maski takie sprzęt. Ej, ma ktoś kontakt z tamtym? Z którymi? Aby dzwonić. A z drugą grupą, a to nie ja. Murzyn. A jak wasza grupa się nazywa? Tam ci ciastko, a ci to nie. Ej, specjalnej troski. Na dole. A. Ja chcę, ja mam. Powiedz, żeby kupili bandaże. Ja mam kupili bandaże. I jedzenie, głodny jestem. No, jedzenie, no. Bo przypałowa trochę. Zaraz kupią. No i pokuszacz? Ej, Genia. Genia. Mam, już skończyłam rozmawiać. Było agresywnie, nie? O, ty świniu. Jak zabiłem Patryczka Małego, to co wtedy? Róbcie z nim co chcecie, kurde. Uuu. To mnie on interesuje. Groźnie. Rozwód. No to możecie, kurde, jeszcze z pozdrowieniami od Genity Capri. Weźcie tu babę, rozbierzcie i zostawcie ten goł. Co ty? Nie, to facet. Zapomniałem, to facet. To ma, kurde, te bibułę. Napchaną. To kutku. Penimistka pewnie. Gocha, 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 3 złote. Gocha, 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 3 złote. Co? Kutku! Kutku! Chodź w dupę, 3 złote. Daję wam dupy za pieniądze. Daj 3 złote. Wyślę ci link do mojego przelewu. Co to będzie? The bank. No to już tyle ich jest, więc powinno być już. Ej, no kurna, ile oni tu będą jechać? No, może zabłądzili. Banku nie ma, chyba że bez kasy ja, nie, to zrobimy okup takie po prostu z zakładnikami, no. Tak, chłopaki, nie żeby coś, ale w sumie to nie ma nigdzie banku z hajsem. No to no wiemy. Bez zrobimy najwyżej. Postrzegawczy jesteś, a... Bo to tyle ludzi jest. No chyba podjechali. To... O, podjechali. Dobra, dobra, wyciągam cię ze szmaty z tego auta. Och, cię pani. O, z którego to weźmie? Bezczelny. Oby policjanta. Tylko tutaj takiego zgrywa. Ej, mamy jeszcze dwóch, hej. To jedźcie już. O, jaka łajza! Ręce mnie bolą. Jak tam? To nam torba bo na obie. O kurde, ile osób? Macie... Musiał chyba ujechać. Jedna będzie odłowy, jeszcze dwie. Tylko ten jest wyjątkowo niegrzeczny przypadek, wiesz? Ale to dobrze, nie to kleber. Siema ziomek, jak tam leci? Ej, ziomek. Ziomuś, ty jest czapą na głowie. Już. No to chyba knebla ma. Jakiś przykry przypadek. No. Ale do czego? Do telefonu? Nie, do dupy. 407? Notuj się. O, fantastycznie. 541. Bank. A początek? Chłopaki, bank jest. Oho. Będzie się działo. Wszyscy zginiemy. Ty obok sklepu tej. Miatka i Luśki.
kiknęło tamtego naszego jednego. O. Nie ma tego. Torpeda. Jeden uciekł, jeden uciekł. Miło było cię poznać. Też cię lubiałem, szczerze mówiąc. Mówicie do mnie? Ktoś cię? Głowę pierdzieli. Nie, między sobą. Tego niegrzecznego. Ten szczapo uciekł. Nie wyszedł, czy... Tego nie wiem, ale coś mi mówi w intuicję, że specjalnie. Mózg. Ale Kiketon było? No tak. Dobra, to w mózgu. Bo nie Kiketon. Zauważyłem. A, było, było. Dobra. Było, było, widziałem. Na logikę powinien się to prosić, co nie? To był. Na logikę no mówiłem, że to jest on. Tak na logikę powinien tu się zgłosić, ale, to tam no. No właśnie, powinien się zgłosić. Jest jakiś? Powinien. No był, no nie widziałeś, bo zakreglowany był. No, ale wywaliło Kiketofa, wie. Świadkowie i dowody są. No właśnie. Dobra. A tam to miało być na rozstrzelanie. Plus GoPro jeszcze moje. No, no to tam no. To teraz kto będzie na rozstrzelanie? Gdzie? Ty. No to mi tutaj być. Chyba pojechał na pojedzenie po tam porze. Dresie? Chyba, nie wiem. Nie wiem. Chłopak, ej, ludziska, 51 obywateli w tej chwili. Chłopie, szybciej, kupa hajsu. Pogrom. O. Nie, właśnie, ile kuźwa oni to robią, coś śpieszą się, jakby chcieli, a nie mogli, longi jedno. Bierzemy. O, jedźmy już, jedziemy. Dobra, bierzemy. Jedziemy. No, jedziemy. Ja chcę zmienią. Ej, niech on weźmie tego. Akcję, bo kurde. Który? O, albo nas zabierać, albo nas strzelajcie, albo kuźwa siedzicie na dupie i nic nie robicie. Ja mam GoPro wszystko. Ej, jedziemy na kasę. O, to pan co muzykę puszczą? Tak. Niech tam spadną. Ej, bierzcie, bo się dwóch jest, bierzcie. Dobra, mały. Gdzie jedziemy? Kurę. Mały, słyszysz? Dobra, a gdzie jest sertowóz? Ej, dobrze. Sertowozem podjechali po dwóch zakładników jeszcze. Ja chcę Mercedesem. Kurwa, ja też jestem Mercedesem. Ej, kneblujcie ich, kneblujcie ich, kneblujcie ich. O, przed włożeniem kneblujcie. Kneblujcie wszystkich. O, kneblujemy ich. Mały, naprawisz? A, już naprawiam się. Wrzucam. Ja też wrzucę, nawet nie wiem którego wrzucam, ale wrzucam. Ja chyba pomarańczowego. Ja. Co, nie mogę gadać? Ilu macie? Kneblować? Dobra, jednego nam z mózgu wrzuciło już. Dobra, gitara, dobra, następny. Mogę gadać czy nie mogę? Niech on na billboardę. Worków na mordę oszczędzamy. Ustawi się na środku tego. Ja auta. Tam gdzie się wchodzi długo. Nie ma miejsca już, nie ma miejsca już. Nie ma miejsca. Dobra, to dawajcie do tego, do Forda. A nie, dobra, jeszcze jedno jest. Dobra, wsadzajcie, jest jeszcze. Wsadzaj się do Mercedesa tego jednego. Chcesz go? No. Czekamy tylko na... Ech, na sertowóz jedziemy, no nie? No. O, genia. Niech ten, już ten opór no, mocno nie wejdzie. Bo ja mam GoPro wszystko mam. Musi wrócić. Tego, idź do Bogu. Ja też mam iść, nie palę. Chyba nie słyszę. Pójdź, bo ja mam coś. Jak ja zminimalizuję mózg, to będę miał problemy. Ja nie mogę minimalizować. Tak nablowany. Ej, do Mercedesa. Do Mercedesa, do Mercedesa się daj. Kurwa, ja siadam do Mercedesa. Ja nie mam klucza, czekaj, idę. Skocz. To tak snęka. Nie wiem, jest tu miejsce? Mercedesa. Nie ma. Musisz na piechotę. Okej, Mercedesa i... Zobacz? Ja. Zaraz będę. Czekaj. Ty, Patryk, usta. Chcesz ciastek? Macie klucze? Daj klucze. Olo? Daj klucze. Mały. Jaki, co wiesz? Jaki to masz? Ja nie wiem, mam przecież. Idę tam. Zobaczę, jaki mam. Halo, ja to nie jestem z ciastek. Co masz? To tak samo, taki wolny jeździć jestem. Dobra, ja ci dam. Ja ci dam. 90. Przecież ja wiem, jaki ty masz. Dobra, jedziemy. Jechaj. Dobra, tak. Nie mamy tu czekać czasem? Mamy czekać, więc... A i tak czekamy tutaj. A mieliśmy dzisiaj coś z żołem kombinować, jakieś porwanie. Ej, ale tutaj nie... musimy się pospieszyć, bo ten... Nie się załapaliśmy. To czekamy na sertowóz tam. Lepiej w grupie, no nie? A wszystko zaczęło się od kurzenia. To szczerba zabije. Ale tam co tam się dzieje? Komenda to za dyma była. Kładuwa, ej, ale chociaż wiesz co? Ja tylko tam stałem w sytuacji. Strzelić niechcący. A 5 naboi, no, normalnie z długich wytrzymał, 5-6 naboi.
Mimo, że to jest, wiesz, zerówka. No, my też mamy do sporu. Przysłał się, no. No, tak, no nie mamy już miejsca w ogóle. No, my już jesteśmy wszyscy w aucie. I nie wiem, czekamy na ten serdowód, czy się jechać? To jedźmy, niech serdowód zajedzie. Jedziemy na bank, jedziemy na bank. Maju, masz drilla? Za nami to nasi? Tak. Kurwa. Rozjebał auto. Spokojnie, mam. Najechaliśmy się. My miejsca nie mamy już. Ojcze, więc... Mysza jedzie. A masz tego pana? Ja mam. To dobrze. Dobrze, postępio. Chłopaki, ustawia się ktoś na tych sklepach za bankiem czy coś? Nie ustawiamy. Nie, nie czy... opłaca się, nie opłaca się. Rozwiną i będą chcieli ten. No. Nie zabierzemy się. Ząb, jak coś, to zaraz wracam, dobra? To tam powiedz wszystko. Dobra. To chyba wszyscy słyszą. Ja to ostrożnie jadę, bo tu jest tyle pieniążków. Kurde, na tych fotoradarach to normalnie miliony by się zbijało. Trzeba by firmę założyć, co te obsługuje fotoradary. Macie kot. Jedzie pod prąd, kuźwa. To zabija nas. Może tak, czy tak jedziemy? Panowie wiedzą, jak tu wygląda zwrot odszkodowanie? Przekazanie odszkodowania? Mhm. Piszesz do... Tak, to już za mną. Odebrać muszę. O, to już się dostoi. Tam, co tam na stronie... Z lotniska wracają, to będę już... Dokładnie, masz się zgłosić i zgłaszasz się. I on tam po prostu bierze, nie? Paczkę ci przywozi. No a to później. Paczka albo przelew robi. A, bo się bawiłem w Makłowicza, bo panowie Czaskowie na weselu mówili, że mety by ci się przydało, to bawiłem się w Makłowicza i... Błot Matrix zgadza się. No i kurde, i chuj. Jestem. Nowy stoliczek był na Krysie i się zjebał. Ej, Rysio, dawaj szybko, drillujesz szybko, już drilluj. Dobra, ja? Z bankomatu dajcie skorzystać. Tego pierwszego oddajemy, nie? Dawaj drilla. Tu masz, Rysio. I szybko już idź, ogarniasz jak to robić, nie? Cały suburban jest już jeszcze. Dobra, ja weźmy tego drilla. Nie, mały... Dobra, powiedz mi tylko, ja tego nie mogę. Chodź. Bo on się przegrzewa, no nie? Do czasu. Chodź. Tam musisz go naprawiać czasami. Ej, tutaj jeszcze ktoś jest. Dobra, to tak. Ogarnię. W mercu jeszcze. Uż, ojej, nie? Już zabrałem. A tu jestem. Składam, wiesz, normalnie, patrz. Dobra, wyciągam ich. Ja już ich wyciągam. Tak, no po prostu, co? Tu ich jest trzech, jest chyba dwóch, ja wyciągam. Tak. Gdzie ich do środka? Tego nie mogę? Tak, bierzemy ich. O kurde, ilu tu jest? Dużo ich tu jest. Czterech tu jest. Nie mogę. Daj mi to, ja wsadzę. Dobra, mam. Ej, pięć zakładników. I Rysio, pusty plecak, słyszysz? Robisz ci? Plecak. Dobra, no. Wsadziłeś czy nie tego drilla? No wsadziłem. O kurde, jest pani ordynator? O, jest, dobra. Jest, ale impreza. Jak my tu mamy całą wyspę.
ja mogę. Cała wyspa, nie? No, ty, jak za to można wziąć... Oczuń się, szybko, szukaj się. O Jezus. O Jezus, ile ty jest? Ale ekipa tu się zebrała. Rysio, kurczę, imprezka. I patrz, musisz kontrolować w mózgu, czy się nie przegrzewa i wtedy, wiesz, w mózgu wiesz czym. Nawet myśl jest. A będę miał w ogóle taką opcję. Sobie. Tak, będziesz. Dostaniecie wszyscy, dostaniemy wszyscy. Abyś tego nie zepsuł. Ogólnie no to ile będzie można dostać z tego banku. Dobry. No ja ogarnę to. Bo ja zepsuję, ja nie chcę. A ja nie mogę, ten co włożyć to musi to. Ej, kamienie. Ten co włożył to. Panie, w czerwonej koszuli, tylko weźcie minimum 50 tysięcy. Ja będę tego sobie. Tu jeden kolega na końcu. Tu, na końcu. Ojojoj, 70 panika. Może na dwóch, mały. To ja. Mały, spory, to wam się na sobą. Nie tracę, dobra. Ej, dwóch na dach. Chyba mamy ważniejsze sprawy, jak nie patrzę. Ja z Johnem mogę pójść na dach. Ten w białej koszuli. Pójdę. Dwóch od końca, od prawej. Dwóch pierwszych od prawej. Ale to co? To my możemy pójść na dach. No co? Dobra, to weźmiemy dwóch na dach, ja mam. Tylko zaknebrujcie. A my nie uciekniemy, my dobry chłopak jesteś. Ja negocjuję. Takie zasady. Ty negocjujesz? A? Czemu? Ej, ja nie mogę negocjować. No nie. Dobra, mam. No nie. Brat, chodź negocjować. Brat, zaufajmy. Którego bierzesz? Białego? Nie, czarnego. I dawaj jutro na dach. Jadą czy nie jadą? Jadą startowo z tyłu. To się jedzie. Startowo z tyłu banku. Nie idź tam! Idź! Kule zaraz zostanie, no. Nie no, jak kule. No, my sobie posuwamy do tych panów, gdzie git. Do banku po prostu. Tylko krzyczcie, no nie, że mam zakładnika. Kto chce jeszcze metunię albo kokę, żeby zajebiście szczuć? Ja. Dawaj. Rzuć na ziemię na ten. Koło drilla rzuć. Zaraz rzucę. Jedzie jakiś policja? Ja tam kurde na sterydę. Dawaj, rzucaj. Zaraz masz, robimy, oni nie przyjadą jeszcze. Sobie to robimy. Masz jeszcze? Fantastycznie. Każdy sobie po łóżku weźmie, znaczy po nosanku. Gdzie masz? Dawaj mnie tu. Ja mam, dobra. Ja biorę ten, jednego i... Już, czaj, biorę. Chodźcie na mnie, chory. O, fantastycznie. Mamy zakładników. Macie? Mamy zakładników. Jeszcze. Jeden chory jest. Zakładników mamy. Zostawiacie, nie? Kto to jest? A, elo. Ty twój kreślasz? Dwa startowosy? No to ej, ale więcej już nie, bo już jest pełna ekipa. Więcej nie może być. No wiem. Dresik, jakby to ty ostatni, nie? O kurwa, mają staw, nie? Dobra, oni tak no dawaj tego puszka. Ej, puszko? Ej, ja już wziąłem jednego. Napastnicy na 60, nie? Tak. Co mam wyrzucać? Dobra, idźcie na dach, na dach pilnujcie dach i dwóch celuje do zakładników też. Nie mam, on ma wszystko tutaj. Zbyszaj. Celuj, to idę tam. Dobra, mogę tu zostać. Zbyszon, gdzie ty masz to te profy? Ja już komuś dałem na górze. Przy... Jedną sztukę żeś dał. No bo bierzesz i kładziesz z powrotem. Żeby inny miał. Wchodzą na dach, co oni robią? Kto? Jak na dach to macie, co i tam odwalają? No. Kurwa, zakładników mamy, zginą zakładnicy, gościu, debile wy. Niech schodzi z tego dachu, ty. Schodzi z tego dachu, gościu. Zalasz z tego dachu, bo ci pomożemy, no. Kulę dostaniesz między oczy, kutasiarzu. Negocjator. A jeszcze zabezpieczasz. Dobrze, zabezpieczasz, ale serc z dachu schodzić. No nie! Negocjator. Kto? No serc jest, dobra. Na wprost, zobacz tam, na wprost serc. Zobacz, negocjator, kurna, nie lecisz z nami w kulki, bo my polecimy z tobą w kulki, kurde. Jedzie, powiedziałam, jedzie. Jednego wywaliło to. A, no. Czeka, schodzisz z tego dachu, czy nie? Jeden z dachu, halo. Rolina. Gościu, tam też wchodzi z dachu. Czeka, wywaliło. Z dachu. Z tego dachu wchodzić. Ty, z dachu. Jeden będzie od nas wracał, bo go wywaliło. Dobra, z dachu, złaź. Negocjator policyjny, mogę podejść? Mały, Kasim, kurna, złazi z dachu, bo zaraz będę strzelał. Zaraz, chodź. Dobra, ale czekajcie. Dachelka też wypadł. Przede wszystkim to mogą zejść z dachu, ale to już jest zakładnika pana. Gościu, proszę pana. Od tego ciągle, no od tego tutaj jestem, tak? Dobra, to zabijamy zakładników, tak? Okej. Panowie, nie zabijajcie zakładników, ponieważ to się skończy nie tylko dla nas, ale też i dla was. Gościu, ty nie będziesz mi mówił, jak to się skończy, bo ja rozdaję karty, kutasiarzu.
dobra, proszę pana, proszę bez nerwów. O, proszę pana, jak się nie denerwuje, tak proszę pana dać. Co to ma być? Ej, mały, powiedz, że jedno... Mały, powiedz, że jednego z butów, wywaliło. Ale wy macie od naszego zakonnika za to. Naszego, tam... I może jeszcze nasz tak do was, to... Wróci, spokojnie. Tylko macie go... Nie, Ty, czemu oni do mnie celują? Słucham? Nie rozumiem, pana teraz z mózgu wyrzuciło. Kogo wyrzuciło? Od was? Naszego, tak. No, no. I tutaj przyjedzie. No dobra, no to jak coś, to jednego z mózgu wyrzucił, to zaraz tu wróci. Albo powiedz, albo... Dobra, tego z dachu zabijemy cię. Jak on przyjdzie, to rozumie... Ej, chłopaki, jesteście na dachu? Pilnujecie dach? Dobra. Tak. To dużo ich to. Dobra, panowie, to w takim razie... Ej, chory jestem. Zacznijmy może od tych strzeców na dachu. Chory, kto jest kurde chory? Tak. Dajcie mi jednego zakładnika, ja i wtedy ludzie schodzą z dachu w tym momencie. Przysiódcy. Ty medyka to wpuści, bo chorzy jesteśmy. Ty, medyka? Dobra. Wezwijcie w tym medyka. Jaki Waldo zapalał? No są obok ciebie nawet. A nie, obok kogoś tam. Zaraził mnie. Chcę je podchodzić, proszę pana, no kurde, bo zaraz zarażony, mam w serca. I subek na YouTube, dzięki. No, zaraz zakładników zarazimy tam. Dobry, proszę mnie leczyć. Proszę mnie leczyć. Dobra, jak chcesz medycy, teraz i klep. Dobra. Pana, jak ma pan na imię? Co, medycy to ma dole? Skraj. Ach, dobra. Pan łyknie tutaj, to. Są medycy gdzieś? Pyka pan tą tabletkę. I pykawka to jest prosto, a! No Lipton, a jest tam medyk. Kurde. Pana też? Chyba teraz nie. Dobra. A? Tutaj panie mediku jeszcze. Ty pilnujecie tego dachu? Ja. Chyba każdy z dachów bieg. Ej, dach pilnujcie. Ile, bo jesteśmy chorzy, bo zaraz będzie wiecie. Ja idę na dach. Jest dalej pan chory? Nie, zadymiasz, to ty gadasz. Snake is paid, dzięki za polu. O Jezu, panie. No, jeżeli o niego chodzi, okej. Okay. Spoko, myślałem, że o mnie chodzi. Nie wiedziałem, o co chodzi z początku. Ten kto jest już, ten to... Ja jestem chory, halo. Uciekajcie! I follow na YouTube'a, dzięki. Ja jestem chory pomimo tego, że jestem do góry. Ja nawet te... ja w ogóle nawet nie jestem. Nie, teraz nie słyszę, bo mam ten... zaknablowany jestem, tak czy siak. No jestem chory, no... Elo. Rysiu, chory jesteś, ale... Uciekajcie! Jak to mówię, że na górze. Kolejny pan z plecakiem. Jakieś kurde brzydkie zwierzaki. O! Zrobisz? A są brzydkie zwierzaki. Ej, pilnujecie dach? Ktoś pilnuje dach? Tak. Są trząsowe na dach. Ja też jestem chory. Na dych, na dych. Wyglądającym jak pęc. No, no zaraz. W ogóle tych negocjacji nie będzie, bo wszyscy się leczą od medyka. O nie, to nie na dach. On jestem chory. No, idę na dach. O nie. Prawdopodobnie zakładnicy są chorzy na dach. Jest pan chory? Mają knebel u lungu. Jest to lekarz gdzieś? Uczekaj, bo jestem chory na... Halo panie, jestem chory. Lekarz? Medyk do niego przyjdzie. Jezu, jestem chory i ten... A nie pierdol. Oni zdrowi? Też chyba chorzy? Tak. Chociaż na tym dachu. Ale jestem chory, przypadek. Pan lepiej idzie na dach zobaczyć. Ty tu każdy chory jest, zakładnik. Wszyscy już jesteście zdrowi, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze ja. Ja jeszcze. Jeszcze raz pod komendę, można powiedzieć. Chyba medyka na dach wpuścić. Panie medyku. Czekaj, on leczy jeszcze dwie osoby, no. Nie wiem kogo leczę, ale kogo ja nie wiem, leczę. Komu wydajecie. To niech ten ktoś łyknie. O kurde. Chyba za mocno łyknąłem. Dobra, panowie, już tam. Dzień dobry, wróciłem, kocham was. Jeszcze ja jestem. Jeszcze jeden jest. Za chwilę wpuścimy medyka, żeby zobaczył. To zakładników trzeba wpuścić, jeszcze medyka. Tam na dachu na pewno są chorzy, na stówę. Jeszcze ja, panie medyku. A wy jesteście chorzy? Halo? Zakładnicy? Kutasa mają w gębie. Do zakładników, bo
Proszę tableteczkę. Pan tak wejdzie do nich, co? O kurwa, ty też chory? No nie. Jestem chory. I tam jeszcze jest od nas chory, więc... Pan to ja, że jesteś chory. Może za chwilę w ogóle puszczę, żeby wszystkich tutaj może... No co? Dobra. Bo to jest trochę... Pan wejdzie? Kurde. To jest chory? Panie dyrektorze. Rączką pokazać, jak ktoś jest chory. No to już wszystko jasne, wiaderko epidemia. To wszystko przez to. Nie chodź. Chyba... Dobry. Dobry. Oj. Ja bym chciał zobaczyć zakładników i zaraz będziemy negocjować co do nich kontrola. Oni nic takiego nie będą robić, to mogę zagwarantować i zaraz się co do nich dogadamy, tak? Ja chcę nawiązać w ogóle zakładników i sprawdzić, czy z nimi wszystko porządku. Oni. Złaś tą pedale. Panie medyku, jeszcze do góry jeden tutaj, obok mnie z zakładnik. No celuje do mnie, chyba zaraz ktoś odstrzelę. Panie medyku, przy sejfie. No! Yes! Panie medyku, przy sejfie. Kurde, dobry sejfie. Halo, jest sejf. No, to nie zaskoczę tego tutaj, bro. Dopiero tutaj, z kamerą plecaka. Opuśćcie też. Ej, tutaj, ja bym mógł prosić na G. Oni też będą opuścić. Na G. Opuśćcie broń wszyscy. Dobra, wszyscy od nas też opuścić. Dobra. A ja głodny jestem. Ten drugi pan też mi się chce. No nie, trochę za... Tak. Na H. Dobra. A, już aha, nie na G, dobrze. I my krzykawka zejdź za karę za uporwanie. Gdzie są? Pieni, tam. Kurwa. Dobra, to nie ja raz robiłem. Na G. Okej, dobra. O, widzę tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zakładników. O jest. A, jeszcze proszę pana na rysetę. Mamy ordynatorkę. Na H. Ordynator? Ale w celu na H jest. A, tutaj pani. O jest, ordynator macie. Ale tutaj jeszcze jest jako medyka chyba i strażak. Dobra. No to zaraz a oni są zakamblowani czy co? A nie, woli, a panie, au. No bo ja muszę ich zapytać, czy z nim wszystko w porządku. To mało będzie po jednym. Dobry, dobry. Dobry. Jak się pan nazywa? Masz roket. Masz roket, dobra. Proszę pana, wszystko z panem w porządku? Halo, jestem tak. Chory, panie. Dobra, dobrze. Panie medyku, znowu. I my dobry. Panie medyku, dobry, dobry, dobry. Panie głodny jestem. Dobry. Bić mi się za... No panowie, to weźcie mu dostać jakieś jedzenie, czy... Jestem chory, chory jestem, jestem chory, chory jestem. Zaraziłeś mnie, kurwo. Panie medyku, to chory. Chory jestem. Jesteśmy. No znowu jesteś chory, to wejście. Dobra, znowu wszyscy chorzy. Oni na pewno są chorzy. To tak nie może być. Dobra, no teraz to ja jestem. Zamykam. Dobra. Podajcie. No nie, no zamykam. Halo, no. Może tam ktoś wejdzie teraz, bo nie wydarzy się na medy. Tych, których, kurde, uleczę i domagam. Pani. Dobry, poproszę. Dobra. Panie Tomaszu? Nary, jeszcze jest na górze, na samą datą. Tam jeden będzie wchodził na dach, negocjator policyjny. Pęknie pan to. No właśnie lepiej, pan bardzo. Jestem zdrowy, pan nie, nie uleczy ja. Pani medyk, ja też poproszę, dobra, pani medyk. Spokojnie. Kurde. Ale jedna... Pan, zobaczcie, chodzi. Bardzo ma pan ładną kombinację. Panie medyk, bo znowu jestem chory. Nie ma drugiej na wyspie. Panie medyk, jakby co to gier. Nie ma takiej drugiej na wyspie. Mam. Dobra, już panie tutaj Janusz, w garniturze. Że... Być chociaż się postarał o modulator na takie rzeczy. Dla was nie trzeba. No nie, znowu jestem chory. A ja się złożył. Dobra, panie, pan tu wykli tą chory, tabletkę. No? Łykam, łykam. Ciasteczko. No i, no i znowu ten w garniturze jest chory. No nie. No nie. Pomocy. Tego się nie da zrobić, kuźwa. Ja. Pan tutaj za oddział, kurde, medyczny. To jest. Pan za oddział medyczny. No i już, to chyba jest... To jest chyba za mojej medyku. Będzie też cały czas epidemia. Panie medyku? Panie medyku? Może wie pan najpierw uleczyć, ja szybko stąd wyjdę. Co ci się stało? A oni niech tutaj ci ogarną. Panie medyku, tam na górze są jeszcze chorzy. Na dachu są chorzy. Dobra. Jesteś chory? Wyjdzie pan tam tabletkę, idzie pan sobie. Widzicie, bo to jest chory? Dobra, dzięki. A my tu polecimy i zawołamy. Ja jestem chory. O, już, dobra. Czeka pan. To jest ja. Medyk na dachu. Zaraz zajdę za tym.
Chyba sam to se nie da w raty. O co cię zarobili? No. Ej, on sobie jeżdżą na stronę na razie, on chory zakładniku, wiesz? No to widziałem. O mój Boże. Słychać mnie mogę? Sorry jeszcze. Uciekaj, stelary, gdziekolwiek. Uciekaj. Co? Terroryści. Teraz nie wiem komu daję, a komu nie. To wiem, wiem. Oskar, pomóż mi z zakładnikami, bo też są chorzy. Czekaj, tutaj. Za to, to się gienia mi należy. Dobra, odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się. Halo, medyk. Ja tutaj. Kurwa. Wiem, my też na dole też są chorzy. A jest tylko jeden medyk. Odsuńcie się, chuj na medyk, on tam leci do... Odsuwaj się! To nie. Pan na ha. Ha, 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 idę do sklepu obok chyba wiesz. Jeszcze tam przyczają. Jak mi pozwolą policjant zrobić sprawę. Złapałeś? Zrobię. Nie mogę, no. No już. Zrobanie jest. Halo. Ej, kurde. No znowu jestem chory. Tam jest skryterka. What the fuck? Co tu się dzieje? Wleję. Daradę bogów. No i znowu jestem chory. Daradę bogów tu ogarnąć. Nie, raczej nie. Jest chory. Jest. Znowu chory. Dobry. Na co jest? Ty wszyscy chorzy? Nie. A nie bez znowu chorzy, jestem chory, wykon. No wiesz, no, że... Ej, odsuńcie się. To też ktoś jest. To łatwo, że ściany, wszystko to łatwo. Kurde, wolej. Chorobsko już jeden socjalizowany. O, znowu jestem chory. Szans. Po prostu to jest coś takiego. Bo by ich trzeba było poprzenosić, kurczę, za... ladę. Pewnie, że tak. Ja już tu leczę od mojej strony, ty usiadamy od drugiej. Ej, z dachu się to leczy. Jestem... Uważa, bo pan kory będzie. Zaladę. Ciebie leczyłem. Ej, z dachu się to leczy. Ja to zostawię klient. Już, proszę. Pominiarę, co? Dalej. Ale już tu też podajesz skarty bytyki. Dawaj, zaladę. Ej, zaladę. Ja tu umrę. Pastek. O kuźwa, nic nie widzę. Kurde. Artur, jak teraz tobie daję. Nie, no to się nie da zrobić. Trzymaj. Trzeba po prostu wymaszyć. Tych dwóch jeżdżę sobie nie umaga. O nie. Ej, ty. Hakej, nie dawaj. Nie wiem, to trzeba by jakoś magicznie. Dobra. Ty też? Przez ściany, przez wszystko. Dobra, no, zaradę, bo nie można złapać. Zaradę. Jednego wydać, wszyscy zrobili? Się... Nie, nie, nie. O, dziękuję. Jeszcze dwóch na dachu jest. Nie wiem, co tu się dzieje. Jeszcze na, ci na dachu, tak? No pewnie to... Muszę zgłaszać, to jest chory. Masz? W ten sposób... Dzień dobry. Mały, weź tych wszystkich za ladę, żeby wszyscy z przodu, bo nie mogą łapać głowy. Dokładnie. Tego nie unikniesz. Zakładnicy już są chyba okej. No zakładnicy są chorzy, bo... Ty jest zdrowy. Ty zrobi, czy nie? Ty też nie. Nie, nie, nie. Dobra. Panie wszyscy... wszyscy za ladę. Na dachu są chorzy, wiesz? Tak. Na dachu to już idę. Ty zdrowy jesteś, tak? Dobra, tak, 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 tak. Dobra. No, tu, tu, chory, zdrowie? My znowu wszyscy na lot, za lot. Chyba jeszcze nie dachuje, chory. Pan zdrowy, ten zdrowy. Ten pan zdrowy, pan zdrowy. Tu pan? Na dachu. Zdrowie. Zdrowie. Za lady. Za lady. Ten pan tutaj, ja zdrowy, zdrowy. A ja co? Tam zakładnicy. Halo, to kto? Chory, zdrowie? Aha, ja już tworzę do tego, że są osoby gdzieś. Łapałeś tu wirtuę? Rozumiem. A jak to się ma... Zdrowie jest pan, zdrowie. Pan zdrowie? Pan zdrowie? I co tu zrobisz? Tak, 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 to złapię. Jakim cudem to zniknęło? No bo już się otworzyło, no. Ale nic z nich nie dostał. Czy pan zdrowie? To co się maska da? O nie, zły bank. Dobra. A, to wszyscy zdrowi?
Na razie, bawcie się dobrze. To się bawi, to się bawi. Zapnęli się tam w skarbcu, no nie, no niby tak, ale... Czy Genia jest zdrowa? Tak, no, czy było to to. Pieniądze, tak. Pieniądze się poszły. Na ona ma złamaną rękę, co żeście zrobili, Genii? Ja ją muszę zabrać, kurwa, na szpital. Zostawiam. Złamaną rękę. Zostawiam. Panie medyku, ja antybiotyk poproszę. Na G, no na G. No nie, no kolejny. Teraz się to znowu zacznie, od jednego się zaczyna. Jak ma pan na imię? Na G. A, na G. G-I. G-I. Łyka pan to. Kurde, to mniejszy kawka zejdź powinna też. Łyka, jak to łyka. Fakieniu, trzymaj się. Ja nic nie zabieram. Artur, ci... Zdrowie są, czy nie? Jasnego ciapon? Nic nie zabieram. Masz, ale żeście mi dzienni rękę połamać, ja się policzę. Wszystkim zgoda wypiszę. Dobra. Zdrowie są? Idzie negocjator? Idzie chyba. To pasie, jak powiem, niskano. Negocjator. Halo? Idzie. Idzie zastępca pana negocjatora, bo pan negocjator na chwilę przysnął. To nie jest zastępca. Zastępca zastępcy też jest? To też może być za chwilę. Dobra, prosta piłka. Ty negocjujesz czy nie? Póki co tak. No dobra, to się weź ustawić. Ej, chłopaki, ustawcie się wszyscy. Zapraszam pana z podu. Dobrze. Zapraszam pana. Pana, mamy 7 zakładników. Mhm. Dobrze, no już żeśmy ściągnęli, proszę pana. Tym ordynatorem. Chciał pan, żebyśmy ściągnęli wszystkich ludzi z dachu, tak? Tak, proszę pana. Tak. Dobrze, jest w takim razie za ściągnięcie wszystkich ludzi z dachów poprosimy jednego zakładnika i niech to będzie ta pani medyk czerwony. Nie, proszę pana, pan klocki ze mną nie leci. No proszę pana. No to słucham pana. Na początku negocjacji chciałem zauważyć, że jeżeli jeden zakładnik zginie, to dalej negocjujemy, ponieważ dla pana jest ważne życie innych zakładników, tak? Proszę pana, o tym będziemy decydować my. A. Czyli jako policja. Jeżeli jeden zakładnik zginie, może być tak, że po prostu ta negocjacja zerwiemy i niestety, ale nikt z was nie wyjdzie stąd cało. Pan jest pewien, tak? Słucham? Pan jest tego pewien, że my nie wyjdziemy cało, tak? W tym momencie pan nie obrazi. Dobra, chłopaki, przynoście jednego zakładnika. Przynieście mi tu jednego zakładnika. Tego. Będzie mnie pan dalej obrażał. Nie pan obrażał, tylko powiedziałem, że będzie. No, my nie wyjdziemy, że widzę. Przynieście zakładnika. Słucham? Jeżeli kogokolwiek pan zabije, no, może, no to może być. Jak się nazywa ten zakładnik? Może być tak, że będzie kontynuować dalej. Nie wiem. Halo? To jak? Chcę to zobaczyć. Pani się zapowiada. Pierwsza piłka. Ten zakładnik. Maknebel? Knebluj go. Ja nie mam. Nie knebluj. Zdejmijmy woreczek. Mi się wydaje, że to mój znajomy jest, ale nie jestem. Aha, pana, jak pan się nazywa? Poznajomość. Ustawcie. Jak się nazywasz? Imię i nazwisko. Dobra. Pan go nie zabija, pan do niego nie celuje, proszę pana. Niech pan tego nie robi. Pana, celować będę w co ja sobie będę chciał. Imię i nazwisko powiesz, czy mam cię odstrzelić? Ostrzegam, że dzwonię. A może nie może, proszę pana. Może. Bo nie jest zakneblowany. A może ma coś z komunikatorem, proszę go nie zabiję. Z czym? Się zastanowi dwa razy. Z czym? Dobra, pan sprawdzi jego odciski i powie mi nazwisko. Znowu? Nie jestem spokojny. Pan sprawdzi sobie jego odciski. Imię i nazwisko mi pan powie. Pan Roman Gerard. O, policjant się trafił, tak? To jest policjant czy nie? Proszę bardzo, nie obawy. Policjant jest czy nie? Tak, to jest pan Roman Gerard. No pan pierwszy raz nie skłamał. Gratulacje dla pana, może panu nos nie urośnie. Dobra, jako że to jest policjant z 150 tysięcy dolarów w nieznakowanych banknotach, przynosi pan mi za
150 tysięcy za policjanta, proszę pana. Za 5 minut, proszę pana, za 5 minut zginie jeden i potem co półtorej minuty będzie kolejny ginął. Proszę pana, jeżeli w taki sposób się będziemy bawić, to no to niestety, ale nie dojdziemy do żadnego konfliktu i pan wyjdzie stąd albo nieżywy, albo bez pieniędzy, a tego pewnie by pan nie chciał. Bez żadnego nie wyjdziemy z konfliktu, nie rozumiem. Negocjacje są wtedy, kiedy to dwie osoby mają coś do powiedzenia, a nie tylko jedna. Jeżeli pan chce prowadzić dialog... No tak, pan może przypaknąć. Pan się cieszy, że pan knebla nie ma. Proszę pana, albo pan prowadzi monolog i to pan ustala tylko i wyłącznie reguły, a w taki sposób bawić się nie będziemy. Albo pan za negocjuje i pan za mną współpracuje. Proszę pana, jaką kwotę pan mi oferuje? Ja panu powiem, czy jest... Za policjanta, proszę pana, 75 tysięcy. 75? Tak. Mi się wydaje, że kwota 100 tysięcy dolarów jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, już obniżona, proszę pana. Trzymaj się, Skorpion. Po tak zwanych discountach, prawda, bo teraz ta kolekcja letnia już schodzi ze sklepów, więc wydaje mi się, że taką kolekcję letnią możemy zrobić 100 tysięcy dolarów. Może powtórzyć. Proszę pana, kolekcje letnie w sklepach już się kończą i promocje proszę się pana, zaczynają. I taką samą promocję pan oferuje. Proszę mi nie przerywać, ludzi. Bo pata matka nie nauczyła kultury, więc ja proszę chyba pana, będę musiał. Jeżeli za chwilę ktoś nie zatrzyma tych ludzi, zaczniemy strzelać. A jeżeli to są pańscy ludzie, to będziemy, których? Proszę pana, lubię, że tak powiem. Których? Których ludzi? Proszę pana, od tyłu. Panie Suburbana, od tyłu pan poczekaj. Czarnego tak, Suburbana. To nie są tak, nasi. Czarnego Suburbana. To nie są nasi, to nie są nasi. No to nie są nasi. Pan ich zatrzyma i pan przyniesie do banku. Za jednego zapłanika mi pan ich dwóch przyniesie. Proszę pana, no w taki sposób, no niestety, ale nie mogę tego zrobić. No to trzech mi pan przyniesie za jednego. 70 tysięcy, proszę pana, za tego policjanta. Ja panu 90 tysięcy dolarów. Właśnie łapy założyć. 75 tysięcy, proszę pana. I jedna strona ucieczki wolna będzie. Ty, bo mi prezes... 80 tysięcy i jedna strona. 80 tysięcy i jedna strona ucieczki wolna. Zaraz jak pójdzie, tak, zniknę wolny, tamta strona. Tamta strona, dobrze. Pana, okay. pana lewej. To może pieniążki pan przyniesie i będziemy mieli. Poczekać. Wymienimy się za zakładniczka, prawda? Nie będzie żadnych stawów, żadnych stawów. Mamy 80 tysięcy, zero monetę. Bo przypominam, z zakładnicy tak, jeden zakładnika z policji, to jest Roman Gerard. Gdzie? Z wieżowca? Tak, tylko po lewej, no, po lewej. Jeszcze po lewej? Widać tylko. Dobra, kurna, snajpera będą się bawić. Ale oni chcieli... Negocjator raz ale do mnie! Oni aż 150 ty, oni to chyba snajper usłyszeli. Powiedzieli, że inaczej go zabiją. Tam był doja. No tutaj, patrz. Sześć. Na łeb mu tam widać. Masz tego? Masz bandaż? Nie wiem. Mam? Trzech? To chodź. No. Ale tam jest z trzech ich jest. Trzech albo czterech tam jest. W tym momencie co? Negocjator, taś do nogi. Proszę? Dobrze, już podejdę z powrotem. Pana, już podchodzę. Zaraz ja! Wyjdzie pan tego, snajperzy mają zejść z tego wieżowca i przyjść tutaj, proszę pana. Gdzie snajperzy, widzę ich głowę. Pan ze mnie debila nie robi, bo ich jest tam dwóch ponad. Proszę pana, pan? Ja ich nie widzę stąd. Tutaj jest jeszcze jeden. Kurna, będzie się ze mną pierdzielić. Dobra, widzę. Ten pan mnie, tak? Już widzę. Celuję, on schował się. Chodzą? Już widzę. Chodzą czy nie chodzą? Spokojnie, proszę poczekać, bo musiałem go dostać. No wiemy, że to jest ciężko. Musiał pan go dostać. Dwóch snajperów. Nie schodzi. Spokojnie, tak, spokojnie. Na dachu z wieżowca są proszeni, żeby się schowali, tak? Schowali! Ty, schowaj tą broń, bo sobie krzywdę zrobisz. Proszę pana, jedno życzenie, jeden zakładnik. Jeden zakładnik będzie mi tak mówił. Dobra, 75 tysięcy i wymijamy się za tego. Plus jedna droga. Dobrze. Już odblokowana ma być w tym dobrze, momencie. W porządku. Daję panu na to 5 minut i tamci snajperzy schodzą, bo przypominam, że zginie 8 zakładników. Proszę pana, 8 żyć. Dzisiaj 8 dusz niestety przynajmniej poleci do czyśćca, jeżeli tamci ze snajperzy z tego wieżowca. Tamci snajperzy zejdą, ale za kolejnego zakładnika, proszę pana. I tak samo jak policjanci zejdą z budynku. Za kolejnego zakładnika. Dobra, jesteś, tak? Dobra, szykuj RPG na wieżowiec. Już ci podaję azymut. Azymut 199. Tak, RPG szykuj. Dobra. Dobra, proszę pana. No.
Strzały, co to za strzał? Co to za strzał? Strzały. Przypadkowo. Przypadkowo? Który strzelił? Pieniądze za to. Ma zejść tutaj i zaprosić mnie na kolanach. I pieniądze. Przypadkowo to ja zaraz strzelam tego zakładnika tutaj. Dobra. Nie, to nie strzelił, jest proszony o zejście i o przeproszenie na kolanach pana. Nie zrobi tego. A tutaj ukrywacza. Na kolanach i do pana. Tak. Fajnie to brzmi. Na kolanach będzie mnie kutas, przepraszam. Tak? Proszę pana, tamten negocjator stary wrócił i powiedział, że jest zmiana tego negocjatora niestety. Nie. Najpierw pan mi przyniesie 75 tysięcy dolarów. Bo niestety, proszę pana, ja teraz dostałem takie polecenie od... Kurde, ja tu rozdaję karty, a mi pan będzie mówił. Pan się zmienia, ja zaraz, kurde, przyniosę, wie pan, Google Translator i będziemy po koreańsku rozmawiać. Gościu, powiedziałeś, że tyle, właśnie tyle mają, nie ma tego. Pan sobie co najwyżej może majtki zmienić. I tak nie zmienił od tygodnia już, bo wali trochę. Kogoś negocjacje, czy... Tak, koko, kontynuuj. Koko, euro, spoko. Jeszcze raz powiem. Kok? To chyba znaczy kutas, nie wiem, takie wymienienie, nie wiem, Kok. 75 i strona wolna, tak? Dobrze, okej, w porządku. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Dobrze, 116, czy mógłbyś tam od tej swojej strony zdjąć te barierki? Pan Mek. I panie komendant. Tak, zdejmujemy barieryczki, do radiowozu sobie pakujemy. No, pan Roman dzisiaj do domu wróci chyba. Chyba. Pomidorował. No pomidorował, tak. Normalnie. Grażyna zrobiła pomidorowo z niedzieli. Ja w piąty dzień się trzyma, kurwa, gościu. Na balkonie trzyma, zawiązała szczoteczkiem, żeby jeszcze te ostatnie wichury nie oderwały garnka i wiesz. Masz i wpierdalaj. A w piątek jeszcze rybę zrobiła, bo piątek, a w piątek się mięsa nie je. A nie w niedzielę? W niedzielę to się żre schabowego. Z kartoflami. Kartoflami z ubitymi. Pani nawet co, że już pieniążki jadą? Nie no, jakimi ubitymi, kurde, najgorsze ubite. Jadą no pieniążki? Ale właśnie Krażyna tak robi dla Romana, najgorsze właśnie, wszystko co ma. Wszystko to najgorsze. Dzieciaki tak, też wszystko to najgorsze. Przestańcząc już tego zakładnika, odstawimy na bok i ponegocjujemy za drugiego. Nie. Żeby nie marnować czasu. To ma być go. A w niedzielę weź trochę, weźmiemy go do tyłu i ty celuj w niego cały czas, ty. Baba. Fioletowy, tylko tak wiesz, żebyś go nie zastrzelił. O! Ustałam się. O, to może będzie tak. O, lepiej. Już idziemy po kolejnego. Co jest? Wiesz, bo on miał mało czasu. Ja bym teraz prosił. Tego? Skoro za niedługo umrę, powiem tak. Dobrze. Że według mnie najważniejsze to, co jest. Panie negocjatorze, czy ja bym mógł prosić teraz o panią. Nie używa tego radia? Ale po co? Bo medycy są Bogu ducha winni, proszę pana, jeszcze przychodzą i pomagają nam wszystkim. A to nie. Najpierw ten pan, bo ten pan zaraz będzie musiał spać. Dobrze, to ale potem. A leczy po nim. Proszę pana. To się dowiesz na Boże, kochany, dowiesz się już. Tak, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja no proszę pana, nie jestem wróżbitą z Delfów, tak? Dobrze. Kontynuujmy. Za tego cywila wydaje mi się, że policjant 75, policjanci są mniej warci, więc myślę, że może z 80 będzie za tego. 80 tysięcy? Według mnie 90. To strażak jest. 40 tysięcy, proszę pana. 40 tysięcy to jest kwota... Chciałem zaproponować panu 35. Nie, proszę pana. Najpierw pan mówi 40. Tego zakładnika. Pana, 40 tysięcy to jest dość mała kwota, dlatego wydaje mi się, że jak zszedłem tutaj z 80, spotkajmy się w połowie, 40 tysięcy to będzie na pół, to będzie 20, 40 dodać 20 to będzie 60, odliczmy tam podatek, VAT itp. itp. Będzie te 55 tysięcy dolarów, proszę pana, jeszcze do ręki. Ocean, no, czyli symboliczna kwota na kawę. 50, proszę tak. pana, tysięcy i odblokowanie tamtej drogi. Ocean. No niestety, proszę pana, dostałem polecenie, że jeden zakładnik jest do życzenia. Ale proszę pana, bądźmy realistami, bądźmy dżentelmenami, proszę pana. 55 tysięcy.
50 tysięcy i odblokowanie drogi tamtej, którą panu ukazałem. 50, ja panu, proszę pana, 5 tysięcy będzie, może pan nawet sobie 55 wypłacić, 5 weźmie sobie pan, ślub sobie weźmie z żoną, jakąś se kupi za 5 kafli. Odblokuje pan. To nie o tym decyduje. No proszę pana, tamta drożka będzie odblokowana, wydaje mi się. Ja oferuję, proszę pana, 55 tysięcy za tego zakładnika. No dobrze, niech będzie 55 tysięcy. Tak. To ja, my czekamy już na te 75 plus 55. Dobrze. Proszę pana, to będzie 130 tysięcy dolarów w nieznakowanych banknotach. Dobrze. I za ordynatorkę to bierz. Więcej. Mały, sprawdź tam ilu mamy na dachu, sprawdź ilu mamy na dachu. Dwóch. Jak wrócę do domu, to mama mi ugotuje... Dwóch jest na dachu. Który tam tyle gada? To nie jest mecz piłki nożnej, że komentujesz go. A to nie tutaj gadają. Nie komentuj, gościu, bo to nie mecz piłki nożnej. Ja? Weź wyłącz te silnika auto. Od razu lepiej. Dziękuję. Proszę pana, dowiedziałem się, że mamy budżet 200 tysięcy na wszystko. No to długa broń. No panowie, proszę pana, i tak już obrabowali ten bank, więc... No, będzie trzeba sajgi. To to. Chwileczkę poczekać. No to. Ty, to ty, tu ta wielka startuje z tego wieżowca. Jak mają taki mały budżet. Dobra. Ale zarobana już na tego słowa. Niestety ta potrzeba. A dobra, dobra. Proszę pana. Niestety jest pewien problem. I za każdego zakładnika, za każdego jednego możemy dać, za każdego zakładnika możemy dać tylko i wyłącznie 40 tysięcy. Proszę pana, jestem warty? Proszę pana, ja jestem tylko i wyłącznie chyba gojem warunkowym i zostałem niedoinformowany i niestety, ale nasz budżet na to nie pozwala. On znajdzie większy budżet. Przecież wy tam milion macie, co wy mówicie, że 200 tysięcy? Każdy policjant ma tyle na koncie. Właśnie, to ci nie wszyscy są policjanci. Ale to nie zależy ode mnie, proszę pana. Mógłby mnie ktoś podrapać po prawym... Proszę pana, wiecie, jeżeli to pana nie interesuje, to niestety, ale będzie musieli tę negocjację zakończyć, a tego raczej by pan nie chciał. Moim prawem czy moim prawem? No moim prawem. Zakończy negocjację, więc cywili od policji. Proszę pana, to zależy na pieniążkach. 40 tysięcy za wszystkich, w sensie 40 tysięcy za jednego. Za sztukę. Za sztukę. A jak za 60 to jest drogi? To musiałbym się za tego ewentualnie za 50. I zaraz będą inne rzeczy. Jestem urodny. Aha. Czyli nagle się znalazło za 50, tak? Za 50 jest reszta to inne jakieś będziemy brać. 40 tysięcy, proszę pana, wszystkie drogi odblokowane. I wszyscy policjanci schodzą z dachów. Za wszystkich. I powiedz, żeby stanęli tutaj, gdzie... przy tej budce, żeby stanęli. Wszyscy. Mnie nie oddadzą za mniej niż 50 tysięcy dodzwanie do pokładu ły. Maksymalnie. Ale może mi pan nie przerywać naprawdę. Proszę pana po raz tysięczny, żeby pan mi nie przerywał, a pan mi dalej przerywa, proszę pana. Co pan tam grzebie w plecaku? Muszę schować swój ten... swój skaner, bo nie dostał, bo w sumie nie zostanie. Proszę pana, 60 za policjanta, za tego 40 wszystkie drogi odblokowane i policjanci ze sklepów schodzą na dół i broń trzymają na plecach. Zabezpieczoną. Maksymalnie, co mogę zaoferować za wszystkich zakładników, to jest 40 tysięcy za każdego jednego. Ale my negocjujemy teraz za pojedynczo. Ale nie, my pojedynczo jednak negocjować. Ale to się pan gubi w zeznaniach, pan się gubi w zeznaniach.
pan pójdzie sobie, napisze sobie obowiadkę. Za tego zakładnika, który jest przede mną, dam 40 tysięcy, a za pana policjanta drogę w jedną stronę odblokowaną. I 60. 40. I 60. Nie proszę pana. Jedno życzenie i maksymalnie budżet to jest 40 tysięcy za jednego zakładnika. No, czyli jedno życzenie i maksymalny budżet 40 tysięcy. Nie, nie jedno życzenie. Tak pan przed chwilą powiedział. To właśnie pieniążki. Ty. To jest jakiś... Naprawdę. No to jest pajacerka. Dobra. Prosta piłka. Po ty, za tych dwóch 50, za tam, a resztę będzie mniej. Za tych dwóch po 50. Chyba pan nie ma tam ta droga. Ja nie mogę swojego zdania zmienić, bo to nie zależy ode mnie. A kto jest negocjatorem? Ja mi ktoś, ja błyskowokładnie jestem albo coś. 40 tysięcy za każdego jednego negocjatora i za ostatnich dwóch, proszę pana, jeżeli pan sobie życzy, możemy otworzyć drogę albo ściągnąć wszystkich. Nie, umówiliśmy się. 50 za tych, po 50 za zakładnika, dalej będziemy rozmawiać. Po 50 za tych dwóch. Czytam za tego 40, za tego 60. Za policjanta musi być więcej. Chciałam ciu. To proszę pana, w takim razie za tego tutaj dam 30, tak? Za tego dam 50. On się gubi bez... Nie, proszę pana, czy pan myśli, że ja jestem debilem? 40 plus 40, 80, a pan mi oferuje 50 i 30. To też jest 80. Pan myśli, że jestem debilem? Pan powiedział, że musi być więcej za policjanta. No jak odwalę. Zmiana negocjatora. Chce pan zmiany? Tak? Dobrze, okej. Okay. Panie Tomaszu... Zmiana, nie będziemy rozmawiać z PO, tylko z PiS. Panie Tomaszu, oni proszą o zmianę negocjatora. Tomaszu. Już kurde, ja myślałem, że w policji to się po stopniach odzywa. Nie wiesz. Jak tam? Oni się tak na loda umawiają po prostu. Pan sobie tam... Dzień dobry, panowie, dzień dobry. Chłopaki, bo chyba nie, pan mi przedstawi upadło. Się na dobry początek na no ja Tomasz jestem, proszę pana. I pan długość kutasa jeszcze powie. Upadło. Nie, proszę pan pana, powiedz mi stopień policyjny. Dobrze, no poza tym. Ja słyszałem, że jakiś ograniczony budżet. Mnie to nie interesuje, bo ja mam w plus abonament i tam ograniczenia limity nie interesują mnie. Proszę pana, no pan ma w plus, a my mamy w orange, no i tutaj już jest gorsza sytuacja. No. Dobrze, proszę pana, za tego oferuję 40 tysięcy, pan mi tutaj da do rączki. Dlatego proszę pana 60. I tak zeszliśmy po 10, bo miało znaczy, być proszę pana. Powiem miało panu być za tak. Tamtego 75, za tego miało być proszę pana 50. Zeszliśmy już tak bardzo z tą kwotą, że to się pale najdłuższej murzyńskiej 46-centymetrowej nie mieści. No i widzi pan. Tylko wie pan, tak, pan chce za tego 40, a za tamtego ile? Jeszcze raz? 50. 60, no proszę pana, 60 to jest trochę lekka przesada. Ze względu na to, że mamy ograniczony. To jest policjant, ja rozumiem, że to jest policjant, ale policjant to też człowiek, prawda? Myślę, no nie że wiem. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy to policjant, czy ten. Jest. Proszę pana, no myśli pan, że będę więcej płacił, bo ktoś jest policjantem? Powiedzmy sobie tak szczerze. Halo. Jak inteligentni ludzie. Jest. Dobra, pobawmy tych jestem. Panów na razie. Pan dobra. Będziemy rozmawiać inaczej. Tego zostawcie tego policjanta, zostawcie i weźcie mi tu, dajcie kurna ordynator. Ordynator? No to ordynator. Bo myszka jest chory. O, chłopaki. Mam 29 kul w magazynku, a lubię mieć parzyście. Chyba zaraz będzie parzyście. Czekajcie, ja biorę myszkę, bo... Tylko przypomnę panu, że oddanie strzał w kierunku zakładnika równa się zerwają negocjacjom. Nie, bo dalej się już innych zakładników jest ważne. Dobrze, proszę pana, w tej sytuacji będzie pan po prostu... To jest pani ordynator. Pani ordynator, bez niej szpital nie istnieje. Proszę pana. W tym momencie żądamy za nią 100 tysięcy dolarów i to jest pana kwota, która wylega 100 tysięcy dolarów za tą panią. Tysięcy dolarów, proszę pana. Co do mnie 100 tysięcy, kiedy ja... Liderową nie było tak. Nie, ile jestem? Tak, ile pan jest panią? Ale nie było 60 tysięcy. 60 tysięcy, myślę. Nie, proszę pana, 95 tysięcy dolarów. Ćwiczyć odwiedź, proszę pana, no ja powiem panu tak, jeżeli pan chce tutaj czekać sobie cały dzień, zanim zaczniemy wszystkie pieniądze. Dobra, nie ma problemu, takie możemy czekać cały dzień. Możemy czekać cały dzień, okej, w takim razie możemy czekać cały dzień, ale i tak 95 tysięcy to nie zapłacimy. No to ile pan zapłaci? 70. 92,5. Jakoś czy nie? No to 75. Może 95 tysięcy. Idziemy w górę. Pan w górę, ja w górę. Nie? I PiS i ten, a słyszałem... No to ja w tym momencie 60. Nie rozmawiamy z PO, tylko z PiS. Pana 90 tysięcy
i to jest kwota, która jest już pana już oczywiście o wystarczająco obniżona. Pani to jest ordynator. Ja jestem świadom tego, że to jest pani ordynator, ale musi pan być świadom, że mamy ograniczone fundusze. Będzie mniej pieniędzy, ale za panią ordynator będzie 90. Za innych będzie mniej, dobra, a ile będzie za innych w takim razie, jeżeli zapłacimy za panią ordynator 90? No to zobaczymy, ile tam będziemy mieli. Proszę pana, no mówi pan mniej, to ja chcę jakieś konkrety poznać, bo pan mi powie, że dla pana mniej to jest 100 dolarów. A wodę tego usłyszeć? No to jak 90 za ordynator, to będzie po 40. Po 50 za klapencjusza. Jak aż po 50 za klapencjusza, jak 40 panu damy. Do wyczerpania zapasów. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Tak, promocja 50 tysięcy. Proszę pana. Otwórzmy to drzwi. Powiedziałem tak, normalnie 40 tysięcy za zakładnika to jest maksimum, ponieważ nie jesteśmy w stanie po prostu więcej panu zaoferować. Teraz mamy bardzo duże problemy. Musimy sobie uszyć nowe mundury, prawda? Jak komuś się to jeszcze 5 albo jest, to właśnie zamachać. Ale to nie będziecie mieli cały kibunek, to proszę pana. Te stare. No. Może być jakaś kamizelka, jakiś hełm, jakaś broń za zakładnika. To też nie ma najmniejszego problemu. Za długie siedzenie. No za proszę pana, no ale nie będzie udostępniać wam sprzętu policyjnego, nawet jeżeli jest już on w fazie sprzedaży. To też nie sprzedaży, tylko odkładają do magazynów. To 90 tysięcy. 90 tysięcy, proszę pana. Niestety. Tyle chodź. RP. Pan ze mną rozmawia, jakby to było jakieś kasyno i podbijanie stawu. Ja z panem nie gadam jak na kasynie, tylko ja po prostu zgadzam z panem, jak człowiek, który wierzy, że jesteśmy w stanie się dogadać, ponieważ proszę pana, mówię panu, jesteśmy w stanie ten zadarz zorganizować, ale bez przesady, no. Kupię sobie później digla, może. Pan, najpierw mówi pan 40 tysięcy, potem pan mówi 50. Ja oczywiście. Po proszę pana, no bądźmy poważni. Pan mówi, że pan jest świadom, ja też mam ten ordynator. Ile? 90 tysięcy, że pan ordynator. Nie, proszę pana, 80. To jest moje ostatnie słowo. 80. 90, 80, nie będzie się dobra, 85 jest. No dobra, 85 za panią ordynator. Pan na pewno. Dobra. Dobra, w takim razie 85, tylko trzeba zorganizować te teczki z pieniędzmi. Ale teczki są takie. Tak, bo mamy teczuszki takie fajne. Wie pan, panu zaraz zorganizujemy teczuszki, tylko musimy jakoś tak. Troszeczkę się potorkować u innych zakładników jeszcze. Bo tak równo to nie wyjdzie, żeby panu tam równo 85 teraz. Masz już zarza? Mam nadzieję, że zawsze nie zmęcie te teczki. Po ile pan ma tam tych teczków? Dlaczego nie mogę podać? Proszę pana. Teczki to generalnie, jeżeli chodzi o teczki, to będą jakieś przygotowane. Ale jak tutaj już żeśmy się dogadali, co to pani ordynator, to myślę, że powinniśmy pomału mówić o innych rzeczach. No to trzeba będzie parę rzeczy dodać, bo ja nie chcę ile pan chce mi za resztę zaoferować. Pan mi powie jakie są tam kwoty tetuszek, to zobaczymy jak będzie wyglądało. No, proszę pana, ja nie będę panu mówił żadnych kwotów, bo będzie mi pan jakieś ustawy wziął magiczne ceny, żeby sobie dorównać. Jak panu się podoba, no to gadamy się, zobaczymy jak to wyjdzie, najwyżej gotówkę. To jest policja. 85 za panią dom ordynator. To będzie, proszę pana. To będzie 15 tysięcy plus 40 tysięcy plus jeszcze 5 podatku, to będzie 60 tysięcy dolarów za tego funkcjonariusza. Ile pan chce za tego funkcjonariusza? 60 tysięcy dolarów. Jak to 60 tysięcy dolarów? Ja panu powiedziałem, pana, że nie będę płacił 60 tysięcy dolarów, ponieważ nie mamy na to funduszy, za panią ordynatorę jesteśmy w stanie jednorazowo tam więcej zorganizować pieniędzy, ale nie tak. Ta policja wyprawia. Proszę panu, będę panu płacił. Ile pan oferuje? Ja nie wiem, co nie panu powiedziałem panu, że mogę za funkcjonariusz jestem w stanie. Będzie, pójdę już na tą kłotę trochę. Dajcie, szanuję nasze życie i swoje. Pięć więcej nie tam jest, nie mam takiej możliwości. Tak akurat chodzi się. Najwyżej do zadą w pierdziel. Mam nadzieję, że przeżyje. Spokojnie, myszka. No wierzę, proszę pana, że nie jesteśmy w Tartarakowisku. Ja mówię panu 45 i więcej. Wiadomo, że jak chcesz, to sobie przyśnij. W stanie dać. Nie, tak nie muszę się zapłacić, to nie ma problemu. No to jak? Dobra, ile pan tam chce? 40. Znaczy, co mnie czeka, kiedy idzie, jak będę się negocjował czy coś. No, proszę pana, podatek to co najwyżej może pan płacić państwu. Muszę 37,5. Nie, proszę pana, 45. 45 i odblokowanie drogi. Proszę pana, odblokowanie drogi jest osobno za zakładnika. 45 i to jest jedno chyba odblokowane. Piosenteczka? Teraz 40.
To Karolina śpiewa i 40. Karolina śpiewa i 40 tysięcy. Nie, 45, 45. To nie Karolina radio. Nie, nie, 40. Ja Karolina to 40. 45. Nie, ja Karolina 40. 45 może być. 42,5 i pani Karolina w minutę śpiewa. Jak nie masz miejsca na to, to weź pomachaj. 40 tysięcy miniówka i scissorsy. Oje, proszę, proszę. I zaraz jest panem komendantem? Scissorsy. To może być zakładnikiem obojętnie z kim. Ważne, żeby scissorsy. Kamerować będą. Papa, ale tego dildosa to my nie zamawialiśmy. Dobra, panowie, teraz przyjeżdża tutaj FBI i będą ustawiać sobie teren. FBI! Nie, nie, jak ktoś założy pluskwę na to auto, to powystrzelam wszystkich skutków. Głodny jest. Proszę pana, niech pan na auto nie wystawi żadnej pluskwy. Głodny? Głodny, 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 głodny. Głodny. Ja cię wezmę. Bo, proszę pana, oni wchodzą jak co. Dobrze, to teraz przyjedzie mój Hunter z CKM-em, wjedzie tutaj sobie się robić. No, proszę pana, gdy miał pan teraz... No to został przekwycony. McDonald's przyjechał. Jak będzie jakaś pluskwa, to naprawdę... Dobry dzień, panie. Nie, no spokojnie, możecie mnie rozkuć, ja tam wiecie. Dobra, nic nie będę próbował żadnych tych tyrygieli. Życie jeszcze mi miłe jest. Jaki boss? Witam. O który tu was prowadzi? Nie rozumiem pana słowa, bo pan se przyszedł, wita się pan jak tak, przedszkolny. Tak, pan chodzi o to, kto tutaj tam. Właśnie będzie z wami cackolił. Przyszedłem, kładę ci 100 tysięcy, dawaj mi policjanta. No dobra, kładź 100 tysięcy, no to kurwa policjanta rozkuwa, ja ci wyrzucam stówę. Tomo, patrzcie. Za winklem. Celuję. Tak, bo to może być za domajna. O, weź tam popilnuj. Tu. On się przy okazji tak nie denerwuje. Ma pan plecaczek, żeby sobie schować jedzenko? Właśnie nie mogę. Ale to ja panu dam plecaczek i mi pan kolda, dobra? Czekaj. O. Zobacz, okej, okay, pan miał do ten plecaczek. No ja nie miałem plecaczka żadnego, wie pan. Ja mam plecaczek, pan weźmie go i pan mi go odda, dobra? Okej. Okay. Dostałeś sianko? Jest zobacz, ile dostałeś, teraz dawaj resztę ludzi. Już nie mogę docelować, pani. No to zobacz, ile dostałeś, teraz dawaj resztę ludzi. Za sklepem są typy z bronią, jakby co. Okej. Okay. Proszę pana, dostałem... No dobra. No, resztę wypuszczaj. Przekazałem. Już, proszę pana, spokojnie, ale to nie wszyscy są. No dobra, dobra. Kurczę. Kolego, co to za fajnie, typy? Super, wypuść mi ludzi, tak? Ale proszę pana, jeszcze... Panie, nie mogę tego zrobić, nic nie mogę zrobić. Słuchaj, gadamy, tak? Dostałeś? No gadamy. Jesteś tak, zadowolony? Ale... O, jest, działa. To wypuść mi najpierw ludzi, a potem będziemy gadali dalej. Mi zależy na tym, żebyście wyszli z tego cało i moi ludzie, żeby z tego wyszli cało, tak? Dobrze, i nie, tylko ale... tu opuści broń, bo zaraz go snajper odwali, no. Bo tak trochę chamsko, rozmawiamy, to rozmawiamy. Dlatego niech tam nie fisiuje, bo naprawdę się skończy potem jadką tylko. Mała pierogi super? Robi... Zajebiście. Pana. O. Proszę pana, już panu mówię, jak to wygląda. Wygląda to tak, proszę pana, że... No, tak za jeszcze dwóch zakładników będziemy brać ze sobą, za jednego będzie drugi, a za słuchaj, jednego dobra, bierzemy... tak. Za chwilę sobie pogadamy o pozostałych dwóch, resztę mi na razie. Okej, oddaję. Teraz. A wtedy będziemy grać dalej. Układ? Pana, wypuśćmy na pewno panem ordynator, wypuśćmy. No i tędy chodź. Albo załóż ręce, bo. Jednego, jedną wypuszczajcie, liczcie ile zakładników. Pojedynczo dwóch już było wypuszczonych, dwóch już było wypuszczonych. Dajcie federalnych, nie zabiorą panią ordynator spod szpitala. Spod banku. Czekajcie, ilu jeszcze? Fedzie, uzbrojeni, spokojnie. Jeszcze ja mam jednego, jeszcze jednego. Nie będą strzelać. Kto będzie strzelał? Ja mam jednego jeszcze. A, to być bezpieczniej. Gdzie masz tego jednego? Tutaj już na dole postawię go. Dobry panie Renato, gdzie z pani jest? Razem trzech, więcej nie wpuszczać. Dobry. Gdzie z pani jest? I co to za joń? Dobra, no to moi kolego. Nie będę kasy. Jakaś amebo. Tak trochę wiesz, no to i fajnie. No. O, fajnie. Nie mogę kasy dał. Dobry, Magda. Jeszcze cztery zakładników zostało. Się umówimy no, tak. Mówiliśmy się, że dwóch sobie zostawiasz, resztę jak ty wypuścisz, to będziemy dalej rozmawiać. Nie, tak się nie umawialiśmy, bo pan wiesz, przyszedł, no, dał pieniądze, słuchaj, położył... ja mogę zaraz wyłączyć tu zasilenie w całym rejonie, no i to będziemy inaczej rozmawiać wtedy. Ja tu po prostu przychodzę, stary... Mamy dobra, dajcie mi zakładnika, układ, dajcie mi zakładnika, układ. Przynieście mi tutaj. Układ to układ, umówiliśmy się... Którego bierzemy? Także... Ja mogę na końcu wyjść, bo ciekawie jestem, co tu się stanie. Tak,
tylko że szanujemy medyków, nie w sklepach sieciowych. Nie, nie, czekaj, zostaw, cofnij go jeszcze tu, cofnij go jeszcze. Nie, poczekaj, oddajmy. Nie, nie, poczekaj, czekaj. Pana, będzie pan tak ze mną rozmawiał, że pan będzie mnie obrażał. Gdzie on? Nie przychodzi, bo... Kurde, FBI się cofa i nie celuje, chowasz tą broń. Cały, broń, przechwyćcie tylko tego. Nie, nie, jeszcze nie przychwycą, dopóki ja nie powiem. Umawialiśmy się inaczej, proszę pana. Pan przyszedł, dał pieniądze i pan powiedział, że tutaj mamy dawać wszystkich zakładników. Nie, nie taka była mowa. Wydaliśmy 3 zakładników. Ale... To jest słuchaj, zakładnik ja nie wiem, czy chcę rozmawiać z policją. Ja jestem z FBI. Ja tu przyjechałem, bo mnie kurwa tu wysłali. Dałem ci kasę, o, żebyś sobie zostawił swoich 2 zakładników, których tam chciałeś sobie zabrać ze sobą. A resztę ja sobie na razie zabieram, a potem gadamy dalej. No stary, no. Ilu tam zostało? Czekajcie. Pan zostawi go, nie bierze go. Teraz weźcie broń do rąk. Ilu mamy jeszcze na dachu? Upuść tą broń. Super, fajnie. Porządku. Dobra, pan se go weźmie. Dobra, federale przejąć. 4 zakładników wydanych. Przejąć, zaprowadzić do wozu, zabrać potem do jednostki, a przesłuchanie. Sorry, panuje fajkę, tylko sobie wezmę, okej? Okay? Moment. Damy jeszcze panu myszkę. Dobra, który to jest FBI celuje sobie tam? Ale coś tam FBI są ci, którzy mają kamizelki FBI, także to tylko to pod może cechać. Okay. Myszkę, tak? Tak, dobra, myszka. Federale, przyjąć myszkę. I dobra, teraz rozmawiamy tak, proszę pana. Dobra, tamci snajperzy schodzą. Już, momencik, tak? Ja zostawię broń, żeby nie było. Tak? Pan się nie martw. Przyjmijcie myszkę. Widzę. To tam są, patrz, za tym budynkiem. Nie patrz z tej lornety, bo ci tą lornetę zaraz zrzucę. Od lewej strony. Tam gdzie stoi, tak, dobra, ten podest celuje. Od lewej strony, to tam dobra, no. Teraz tak, nie mam broni, jak widzisz, możesz też możesz sprawdzić, tylko samo samo magazynki zostały, bo już jesteś tam gdzie rozprawiać. Masz, możesz mnie doklepać. Dobrze, nie muszę pana klepać. Nie lubię tam, klepać. Tam po lewej spoko. Celują. Chciałbym tylko teraz zobaczyć, że faktycznie wydałeś tam tylu zakończył, że się umawiałeś, zostałeś tylko, zostało ci tylko 2. Proszę pana. Nie umawialiśmy się na nic takiego, bo wyszło, zaraz panu powiem. Wydaliśmy już razem 5 zakładników i mamy teczki, już panu mówię, 200, 300, 325 tysięcy, proszę pana. 325 tysięcy to będzie 65 tysięcy za każdego zakładnika. Pan zaraz zejdzie do 40 tysięcy za jednego zakładnika. Była w tym pani ordynator, był w tym medyk, był w tym policjant. Zostaje 4 punktów. Jeszcze tutaj za dla mnie z nami. Sztuka to sztuka, to wiesz, no to mi tam nie waży, że to jest ordynator, że coś tam. Ja mówię ci, ja tu dostaję polecenie z góry, przyjeżdżam. O, ktoś u was karchocze. Chcecie medyka? Bo... I to jest to, ktoś, ktoś u was krzyczy, pana, tutaj kaszle. Za jednego zakładnika teraz bierzemy odblokowanie dróg i żadnych kolczatek. No dobra, ale to chociaż mi oddaj auto, kurde, to policja, no bo tak trochę nie bardzo, nie? Nie, 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 nie nasze, będziemy nic nasze. Panu oddawać. Nasze to jest, proszę pana. Ale kupiliśmy je w sklepie, to nasze. Oddali wam. Witam talk anymore. Który by taki miły sympatyczny, że wam oddał? Normalnie, podeszliśmy, powiedzieliśmy, a on powiedział, nie ma stary, nie ma sprawy stary. Dobra, odblokowują panowie drogi, dajemy zakładnika. No to jedną już właśnie odblokowano, to widzę, nie? Na pewno. Czekaj. No jedną, ale wszystkie bariery mają zniknąć. Nawet te z tyłu. Tamtych też, pan... tak? Tamtej strony, tam gdzie się pali. Tak, tam też. To zaraz się zrobi, okej. Okay. Daj, to zaraz sobie z nim pogadam. Jak zostaną zdjęte, wtedy zakładnik przyjdzie. I będzie ja mogę pójść. Przypominam, że jeszcze 4 ludzi jest, więc mogą zginąć, kiedy pan będzie tutaj kombinarien machen. Dobra. Kościół, kryjesz się jak nie wiem co. Wanego się bawi z nami. Myślisz, że go nie widać ty. Ale mu nie widać nogi. Że też potrafię. Nogi, no. Panie FBI, idzie pan negocjator? A ten bank już zrobiliście? Macie kasę z banku? Nic nie wypadło, bo to zniknęła skrzynka i zniknął drill.
Niech nie celuje ten. Kamera strony. Ja pierdyka. To denerwuje. My nie celujemy ani to, ani ja tylko potrafię. Teraz może być głośno. Panie negocjatorze. Panie negocjatorze, zapraszam pana. Dobrze. I ja mydę chłopa. Teraz to robię. Panowie, co ja teraz robię? Ja teraz będę robił, co? Co? Na zdrowie. Czy nie? Jak będą przynumować? Wydam słowość, tak? Widzicie, że już przypał? Weź się tego... skombinować, bo rozmawiają przecież. Jak? Zdejmują drogę? Jesteś na rozmowie? Nie w niebieskiej dostanę pieniądze. Nie wiem, co to krzyknąć na dachu sklepu i się chowa za ten, za kominem. Tak, z tyłu jeszcze siedzą. Dziękuję, będzie kupony. No, powiedziałem, że będzie, to będzie, nie? Dobra. Jak tam jedzie, to idziemy po zakładnika. A kolczatki tam są, patrz. Pana, żadnych kolczatek tam nie miało być. Siedzi. Gdzie widzieliście? Gdzie jest kolczatka? Gdzie widzieliście? Czekaj, bo aż ja nie widzę, żeby tam... Gdzie kolczata była? Jeden federal do mnie proszę, tam, żeby z lewej kolczata. Kolczata z lewej, sprawdź. Dobra, uwaga, bo tu idzie sobie federal. Jest kolczata, bo faktycznie? Nie, tam nie ma kolczaty, dobra. No właśnie. On śmieci. Dobra, pan mi tu pluskwy nie podkłada. Nie, zabrał. Nie, nie słyszę. Dobra, spokojnie. Dobra. Dobrze, jeden. Proszę pana. Ilu mamy jeszcze zakładników? No, to wtedy już się domyślaj. Nie, mamy jeszcze dwóch na górze. Dobra. Halo, halo, halo. Czterech, dobra, proszę pana. No mnie pierogi w domu czekają. Za jednego zakładnika chcemy, żeby wszyscy policjanci ustawili się tam przed bankiem i broń schowali na plecach. Mhm, a za drugiego? Za drugiego chcemy, proszę pana, mama mnie miała ma pan jakieś pieniądze w gotówce? Wziąć. A wie pan, co muszę założyć dałka? Słucha, co tam się dzieje, bo kurwa jakieś jaja są. Bo mamy, byśmy tak... Czekaj, może da. No nie, mam tylko tyle, co nalałem ze sobą. Nie ma pan nic w gotówce. Zakupy mnie miała mama wziąć. No niestety, mam tylko tyle, co na lunch. Buty kupić kościołowe. Dobra, to za jednego tego by się policjanci ustawili. Ci, którzy są tutaj, wokół, też zeszli ze sklepów. Za jednego ci z tego, proszę pana, stamtąd, z tego wieżowca by zeszli i też by się tu ustawili. I dwóch bierzemy, tak, i dwóch bierzemy za wolnym. Bo oni helpem będą musieli odlecieć, nie? To zanim oni polecą, mają odstawić i wrócą, to trochę potrwa. No to mogą helką wisieć tak, żeby nikt nie siedział na uwadze. No oni po prostu polecą w cholerę. Niech nie, tak no. będzie i dwóch bierzemy ze sobą za wolność i wyślemy panu ogłoszenie, gdzie ich zostawimy. W więzieniu też byłem, dobra, to nie polecam. Ja już idę, zaraz sobie poustalać, bo przeszedłem do obozu, bo coś mi łączność tu szwankuje. Co zostały? Kto to zostało? Pamięta co to zostały? Właśnie chcę ustalić. Co tam się kurwa odpierdala? No jak to pan nie pamięta Macinka, ten duży, taki duży. Taki duży chłop. A.
Sterydę. Posterunkowy się zestresował, kurwa. O, plecek mi się. Taki efekt. Czemu tamten pan ze wbija się wychyla i do mnie? Ten co raz jak zobaczył kaczkę, to powiedział, tam. Kurwa, jakie fajne koło. Gdzie za autem? Po prawej pana, tam za sklepem. Celował do mnie na parterze. Gdzie tam sklepem stoi? No to wy, kurwa. Panowie, pan? Kurwa. Nie? Dobra, panem za no. Kurwa, schodzić. On, ty co, ja się z nim znam normalnie. To jak my kumpli. Panowie tutaj żyją jeszcze? Proszę pana, za bankiem, za filarem stoi gościu nas, tym, za klimatyzacją, mi, który właśnie przebiega. To potem, żeby na niego się okazało za mało, nie? To za dał mi pójść. Ładnie tam, czy też tam ustąpi. Tak, to jest policjant. Mówi, masz? Do kościoła setnie chodź. Ale już wyrosłem. Potrzebuję nowych. Proszę? Panu 25. No... Panie, na strydach, ja jestem wyjątkowy. Nie. Ja dopiero jestem na tym, na cyklu. Dlatego taki chudy jestem. Chcą panowie żyć? No, i pieniądze dostać. Jakie dają? Na cyklu. I buty do kościoła, pieniądze i... A ten, on... Ma kutasa w bordzie. Nie, on po prostu się skrył po mydło i ma traumę teraz. Nie, no nie ma. Nie, ma. Halo? Słuchajcie mnie? Nie. Nie. O. A pan co se chce kupić? Nie no, ja przy pana ja se chcę kupić, że tak się wyrażę, no, nie wiem, powiem na szepcie, stolik do zupki. Będę sobie ja codziennie pomagał. No i możemy z wami interesy robić też. Dokładnie. A ale... specjalnie taniej będzie, panowie. Za darmo. To taki kucharz. Jak taki kucharz, to jest biały. Jak mi mama nieraz pirogi no, normalnie robi. No bo ja lubię gotować, już nie gotuję. A to jest ogólnie mój kolega, chemik były, miał raka, teraz już nie ma, więc to jest worldwide. Byłem na studiach, ale no robiłem i mnie wywalili. Ze studiów pana, to pan chyba nie znał. Albo pan na wykłady nie chodził niegrzecznie. Panie negocjatorze. Kurde. Nie. Uch, tutaj mamy? No to był. Jak właśnie, powstał już. Potem wychodzi, że umieram, ale ja jeszcze żyję. Ja umrę dopiero jak nie wiem, ale długo będę żył. Długo. Weź mi koła. Jak policja wejdzie, to wtedy umrę, tak. A ładne ma pan tak. Czapkę. Kapibara. No? Nie, kotle tam się. No weźcie. Co? Co to nam się burzy? Dziękuję. A podrabi mnie pan po lewej kotlet. Stopie? Bo no mówi, że buty są już za małe, nie? I mnie palce spędzą. Patrzę, czy wszyscy wiesz? A mogę dostać gdzieś? Fajnego czatorza. Nie ma, kurde, gotówka. Jeden z lewej jeszcze się nie pojawił. A ty tego sobie drużyjesz? Jeden z lewej. Fajnego czatorza. Dzienny mielony. A jak policja wejdzie, to dostaje po głowie. Halo? Jo, spokojnie. Daję hajs i idzie. Jak będzie? Już się ustawią? Januszek? No dobrze. Januszek. Bo my tych dwóch zapakujemy. Ej, nie wiem, tutaj jeszcze jest za tym lewej stronie. Jak mówisz, jak będziemy odjeżdżali według mnie raz ustałem, co sądzisz? A, po komputerze. Proszę, kurwa. Ja już pieniądze dali. Nie może po stole z IKEA. Wiesz co? Generalnie oni są zbyt pewni i dobrze, nie? No, a jak pójdzie w takim... Daj tam tyle kasy na raz, że ktoś tu nie gra. Cicho, Johnny, nie mów. Co generalnie dobrze by było, nie wiem, może jedną osobę tu zostawić z zakładnikiem, żeby wciąż mieć z nią kontakt i po prostu jak nas złapią, to żeby tamten zginął, nie? To ale wiesz co, ale tak, robimy ten nawet jak postrzelają, to zabijemy zakładników zaraz, wiesz? No tak. Powierzemy ze sobą. No tak. Ale wszyscy będą stali w sumie na środku drogi, nie? Ze swoją bronią, więc będziemy mieli chwilę przewagi. Nie pójdzie jakby to nie najdłuższą. Tak, cicho, bo ci za chwilę... Weź mi pan rozkryj tego skopię, tyłek mu... Tylko sklębować. Pan tego nie robi, on jest psychiczny, on jest psychiczny. Nieprawda, on jest psychiczny. Kłamie.
będzie cicho. Dobrze, a podrapie mnie pan po prawej kostce? Mogę, owiem. Nie, bo ty mnie zbijesz. I jak proszę pana, wszyscy się tu ustawiają, bo tam jeszcze funkcjonariusz z lornety mierzy i nie widać. A, no dobrze. No dobra, ja niech idzie medyk. Siema, ja tego medyka muszę sprawdzić. Dobra, jak coś, to idę słuchać muzyki. Panie medyku, potrzebny pan. Proszę, żeby tam żadna pani nie przybywała do sklepy. Dzięki za follow. Funkcjonariuszka. No to proszę pana, wszystko widzimy. Karolinka kombinuje. Trójmedyka przyszła? Pani we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Wow. Chcę, żeby pani żadnych kamer GoPro nie miała przy sobie. We don't talk anymore. No chyba sobie żartuje ten gościu. Ale medyka, proszę pana, nie będziemy robić. ZW? Ale konstytucyjny zakaz robienia medyka jest, proszę pana. Więc majora by za to była. No ale my... No dobra. Zapraszamy pana z panią medyk. Pana negocjatora. Proszę sprawdzić tych dwóch. I niech ten sertowiec tam z tej lornetki cały czas nie celuje, bo my to wszystko widzimy. Gdzie on jest? W którym miejscu teraz? Ale mama patrzy z tych tutaj... Sprawdzić jaki jest ich stan medyczny, tak? Gdzie on co jest? Gdzie jest ten sertowiec? Oni są zakneblowani? Czy... Gdzie jest ten sertowiec młody? Halo, może pan sertowiec? Mówi? Halo. Po lewej stronie za białym budynkiem, tym takim ala wieżowca. Tak jakoś słabiej troszkę. Ponowy, jest pan głodny? Kto siedzi za wieżowcem? Nie, głodny nie, tylko czuję, coś mnie uciska tak, kurczę. Biały przejdź tutaj do przodu pod wóz, tak? A gdzie my dokładnie? W którym miejscu? Jakoś tak pod żebrem. Tu pana z... Nie boli, tylko portfel mnie boli. Jak tu dotknę, portfel. To boli? Oj. Troszkę. Widzę, trochę pan ma... Akurat portfel to boli każdego. Ten, stłuczony ma pan. No. Jak? Jest dobrze stan medyczny? Ale to... No, czekam. Jak określić. Bo się dzisiaj na chodniku tam wyglądałem na lotnisku, no. Przeciwbólowe, jak pan... O. Tak? Chce pan? Może być. Dobrze. No to panu... Proszę bardzo. Powinno być okej. Okay. Może wytłumaczę, ja też... dziękuję. O. A pan jak... Już czuję. Wszyscy policjanci... Halo? Jak to tak? Halo, proszę pana... Nie mam przecież... Okej, już. Ten pan tutaj ma... Jeszcze raz, ja co to ma? Co ma? On ma knebel, czy śpi? Śpi. Śpi. Nikt nie ma knebla. Faktycznie śpi? Tak. Może ja to mam, tylko podam leki. Czy ma gdzieś dowód? No będziemy się dokładać, to jak przeżyjemy, to pogadamy. Możesz się odsunąć? Ja sobie sprawdzę tylko bez jednego dowód. Długo jeszcze będziemy czekać, bo ja bym chciał już iść spać. Pierogi z tych, no. Dobra, dzięki. Dobrze, proszę pana, to teraz zapraszamy ci funkcjonariusze wszyscy z przodu, żeby tak, możesz. I żeby żaden nie był za sklepem, za budką. Już kilka poszło, jak chcesz. Już jest jeden za budką, widać go, tam się rusza. Co? I tam za białym też jest, jeden policjant tam jest. Siema, psycholog. Mały, a patrz tam tego. Przy hamerze, po lewej stronie. Bo jeszcze Johnny. A to jest... No to jest jakiś zwykły tam, typ. Jak coś to... Cofnijcie się, wycofajcie. Wy się tam ustawcie, broń do łap. Wylucie do zakładników, profesjonalizm cały czas.
Dzięki za follow. Proszę pana, tam pod autem stoi policjant z bronią długą. Chcę ją w dupę wsadzić. Tak, i proszę to... Prosimy, żeby nie celował z tej długiej i przyszedł tutaj. Tam, za tym za hamerem. Stoi policjant z bronią długą. Dobra, jak to kończył? Dokładnie pod hamerem. Tak, oponą dół. Dalej jest za oponą. Dalej jest za oponą, proszę pana. On tam jest i pan teraz się wyszło, ale był tam. To i tak oni nie dadzą rady. O, widzi pan teraz, gdzie przebieg. Pan. Przebieg i było widać nogi. Jak będzie pan dalej kombinował, odstrzelę zakładnika. Bo pan kombinuje jak cholera. Pan jest człowiek zagadka z Batmana? Ale mnie korci, żeby nacisnąć spust. Będzie długo jeszcze te negocjacje, panowie, panie? O? Wystarczająco. Nie jest jakiś jajcarz? Będzie tak do nas machał? A, nie masz? Mu tą rączkę złamać. A to przynajmniej... Tak, a za hamerem był policjant długą jeszcze. I policjant nawet pomimo tego, że tam jest, nie umie się zachować. I nie zajmie się tym cywilem. Więc proszę, żeby przyszedł tutaj, bo tego zakładnika panowie nie dostaną. Of number one. Dziękuję. Ej, chodźcie do środka, chodźcie do środka. Teraz po tym łowiu to tak mnie ciśnie. Łatwo jedyno. Ja, straciliśmy jednego. Proszę z koleksem, sorry. Za tym wielkim autem jest z kolei z wyciągniętą bronią podobno. Nie, proszę z koleksem. Co ja teraz mam zrobić? Wy macie, idźcie, bierzecie dwóch zakładników, wkładacie go do hamera, zostawiacie jedno miejsce w hamerze i reszta jedzie suburbanem, ty tylko jedzie S-klasą. I uciekamy, zostawiamy. Czym ja? Magio. Hamera. Brat, czym ty jedziesz? Bo ja mam... Dobra, to ja też. Zbyszek, tak. Chodź. Dawajcie, bierzcie już zakonik. Teraz, szybko, akcja. Manoj. Ja go wezmę. Zostawcie mi jedno miejsce w kamerze. Manko. No ja już jadę. O, idę. A gdzie jest tamten? No broń ich schowałem. Gdzie ja idę? Gdzie mnie zabieracie? Gdzie? Weźcie tych trzech. Tego jednego... Gościu, broń chowaj na plecy, jak było. A tamten FBI niech broń opuści. Albo schowa najlepiej. Który? No tam, co stoi koło tej pani. Ej, ładnej. Odjedź tym. Odjeżdżaj tym. Tym! Rozumiesz, kurna, chromowanym. Paulusem! Co on tym odjeżdżasz? I jedziesz tym, S-klasą jedź. To ja wiem. Ty jadę z tobą, Zbyszek. To. Otwórz auto. To ma klucze do tego. Ja mam. Biorę. Co dajcie? Kurde. Co ty robisz? Mamy dwóch zakładników. Siadaj. Gdzie jest Walter? Siadaj. Napiszemy panu, tam jest zakładnik w aucie. Zadzwońcie do nich. Co? No już, nie? Jeszcze. I co? Czekaj, ja sobie zadzwonię do nich. Czekajcie, zabili naszych. Zabili? Co za cymbały? Zabili właśnie dwóch zakładników. Nie dzwoń, tylko jedź. Ja dzwonię, więc spokojnie, ja sobie siedzę tutaj. O. Co to wybuchło? Nie wiem, ale jedź. Policja nas nie goni już, ty. Nie mamy przesłanowania. Tak, bo prawdopodobnie mają nas na radarze. Po co wam ta? I tu jest, prawdopodobnie tutaj po prawo jest mój Suburban, nie? Po prawo tutaj jak się na wile jedzie. Dawajcie. Walić Suburbana, walić Suburbana. Brązowe, więc by się nie skopnęli. No dobra. Odwalamy zakładnik. No tak. Tylko ma ktoś... Bez jaj. Ja No nie odwalajcie nas, halo, nie. Kurwa. W tył głowy nagrane, jak wysła. Tyle.
Bez jaj. Ej, zadzwoń do Rysia, że tego. Że mają jechać na Cold Tester. Ty, no naprawdę chamsko ich teraz odwalić, nie? Nie mam. Kurde, no, byłem posłuszny. Nie jedźmy na Colchester, jedźmy na północy Monolith. Ale ja wezmę Helkę. A dobra. Ile ropy doślę? Tam sprawdzali. Posomak zawsze sprawdza ropy nośne. Lećmy na ten. Będziemy lecieć na oceanie. Albo na wyspę jakąś. Na lotnisko. Nie, bo tam jest ten zakup. Chociaż dobra, można lecieć tam. Wiesz co, wydaje mi się, że Monolithu by nie sprawdzili północnego. Ale mają może tę, pluskę mają. No tak, mają tak, ale z minimauto, nie? Ale dobra. na nas mają, na nas w środku. A. Ty, co mi zażarło magazynki do tego, szczelby? Mam magazynki tylko, miałem 4. Ej, tylko trzeba tego, kontakt teraz do firmy załatwić, nie? Tylko tak nie sprzedamy. O co wam chodzi teraz? Ja wiem, nie wiem. Mafia tylko może to sprzedawać. W sensie te? Walizki. A, no to się przekaże jakoś. To później się złapie. Parę to jest spokojnie. Akurat to ma... Ale nie musisz się nas odwalać, nie? Prawda, prosimy, my nic nie pamiętamy. Tak, ja nic nie widziałem. Mnie ja tu nie było. Przepraszam, niczego. Zero. Tak. Można im w łeb zawsze walnąć, nie? Wtedy już na pewno nie muszę zabrać. Nie no, kurczę. Ja mogę dać nawet prezent, podłączyć. Kurde. Wysiadać mamy? Ja nic nie widziałem. Tak samo. Współpracowałem cały czas. Jakiś bandaż? Bandaż szybko. Bandaż masz? No. Dawajcie, pakujcie się do heli. No co z tym zakładnikami? Ktoś na kopilota, ja na pilota. Panowie, otwieram panu drzwi. Dobrze. Otwieram panu drzwi, pomagam panu wysiąść. Otwieram panu drzwi. Dobra, mały, młody. Da. Tak, żeby się wykrwawili, żeby nie było na ciebie dowodów. Nie no, bez jaj, kurczę. Walnijmy pół wieku, że nie będą nic pamiętać. Ja nic nie wiem, mnie tu nie było. Wal. Nie, bo oni nie strzelali. Nie będą się z nami tak bawić. Spałki, bez jaj. Spałki. No właśnie, kurde, amunicji teraz nie ma. Bez jaj. Rozkręcaj helkę. Lećcie sobie, my nic nie wiemy. My nic nie wiemy, co wy robicie. Patrz. Jeden w głowę dostaje, myk. Nie, nic nie pamiętam. O. Wiemy kim jesteście. Dostaje w głowę. Też morda. I dostajesz w głowę. Ała. Rozkowamy. Strzelać już. Dostali po głowie, więc mają nie ten. Skuli nas. Zostawili nas tak. Kurczę, no trochę. Lipa. Ale jaja. Nic nie zrobię. Panie, co my teraz zrobimy? Kurde. Ty jesteś w środku? A nie, ty jesteś na zewnątrz. Ktoś nas rozkuje? Halo? Dzień dobry. Kto pan? Jak pan się nazywa? Webster. Nie wiem. Jak? Dawid Webster. A pan? Jerzy Patalong. John Cash. Dobra, a pan? John Cash. Dobrze. Słuchajcie, mamy 3 zakładników. Ich wypuszczać, czy ich brać na komendę? Dobra. Ale emocje dzisiaj były. Kurczę, 2 godziny. No, dokładnie. 2 godziny czekania.
U nas panowie przyszli. Siedzenia górne. A czy ten, on miał na sobie, on miał na głowie panowie, to policja, jakąś prawda? Bandanę, czy nie? Gerard. 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 Długo mam tu tak siedzieć? Halo, złodzieje, ubrania, nie, mam ubranie. W końcu. Pierdziele. Widzisz, można czekać. Skuty, kurde, przez 2 godziny w ręce mi zdrętwiały. Dobra. Ale czy ja mogę zadzwonić do mojego kolegi, abym je stąd zabrał? A nie, tu mam garaż przecież. Mogę skorzystać z garażu? No może. Tak? Ma pan jak wrócić? Halo? A ja właśnie no niezbyt. Dobrze. Ja tu świeży pan, na wyspie. Niech pan sobie kliknie escape. I 3 ostatnie cyfry, które pan ma napisane. Halo, mogę was podwieźć. 3 ostatnie cyfry pod tym escape. 428. 428? Dobra, ma pan klucze do tego pojazdu, niech pan jedzie i niech pan zabierze ze sobą tego pana. Ja też nie mam. Tylko chcę zabrać tutaj te... przedmioty. Ja chcę prowadzić. Dobra, bez tego poradzę sobie. Otwórz wóz. Prowadź, otworzę. Dobra, wziąłeś wszystko? Właśnie to nie mogę wziąć, wiesz co? Spróbuj jeszcze raz. Coś mnie to kurczy tak jakoś. O, teraz. Telefon rozładował. Dobra, tam doładuję sobie. Halo, gdzie można naładować telefon? Tutaj właśnie. Po prawej stronie twojej. Horizon. Muszę też doładować. Też mi się przyda. No, chodź. Kurczę, popsuł mi się, nie mogę nic zrobić. Kurczę, żadnej opcji nie ma. Też nie ma. What the fuck? Dobra, spadamy. Jak pan nas się ten nazywa? Webster. Webster, dobra. Jerzy. Miło mi. Kurde, takie akcje już na nowej wyspie. To się nasiedziałem. No pod tą w głównym mieście. I zawsze. Pocałuj go jeszcze! Radar.
Wow. No, no. Panskować mi transport. Jestem między pierwszym a drugim wjazdem do szpitala. Dzwon. Idę blasz. Radar. A co, muszę właśnie prawko dorobić, czy? Nie zrobisz? Nie, no, śnieży na wyspie. Ja też, ale już to zrobiłem. A tu szpital po prawej. Co dopiero na lotnisku się pojawiłem, co dopiero przyleciałem, to już kurde mnie porywają. Ja też. Ale dostałem za to 10 koła za free. No i kurczę, tak się jazda, nie? Tak się zaczyna. Ja dostałem 10 koła za to, że powiedziałem, że... Bo chciałem się zapytać, gdzie to dom kupić. Dostałem 10 koła za friko. Masz tu 10 koła. Dostałem. To sprawdzę. Nie mogę tego zrobić nic, ale jaja. Dobra, idziemy na policję. Dobra. Blokowałeś? No. Dobra, lipa. Ciągle coś się gdzieś pali, kurde. Przynajmniej się nie nudzą. No. Się cieszą, że nie siedzieli 2 godziny na dupie. Sorry, przepraszam. Co dopiero? To co, ja mam komendanta aresztować? No. No trzeba, widocznie. Dobra. Chciałbym po cywilu rozejście się w tym momencie, ponieważ to jest podmiot policji. Nie, oczywiście, oczywiście, panie policjancie. Nie wiem, kto mówił, proszę pana, pan, proszę. Panie komendancie, czy pan wie, że my mamy tutaj ustrój, który się nazywa RP? To nie jest stan wojenny, proszę pana, panu się epoki pojebały. Dobra, panowie, proszę się w tym momencie rozejść. Nie, żeby się ja jako obywatel wzywam do porządku komendanta policji. No prosiłbym, żebyście zeszli z tego podjazdu, bo tu może ktoś was potrącić. Oczywiście. I to albo celowo, albo niecelowo, ale nie będziecie jego pilić. Nie, panie Rozumak, takie... proszę się nie zniżać do poziomu tych bydlaków, bardzo pana proszę. A ja nic nie mówię, ja po prostu panów ostrzegam, że ja tutaj nie chcę nikogo rozjeżdżać czy coś, tylko wie pan, jak to wygląda po prostu. Ja rozumiem, panie Rozumak, ja jeszcze pokładam wiarę w policję tylko dzięki temu, że pan dalej sprawuje swoją funkcję. A, dziękuję. Pan ma naszą oznakę, pan dobrze wie, pija.
Jest problem. On chyba do domu dzwoni znowu, kurwa. Okej, czym jedziemy? Nie, kurczę. No kurwa ty, groził mi, kurwa, że mnie zabije, ty. Słyszeliście, panowie? Mózgu mi Windows nie działa. No, słyszałem, mam dowód na granicę. Pojebało mi się, panowie, bo to są takie bydlaki, co przyjechali z wyspy, co jest ogarnięta wojną, mi się nazywa Altis. A my tu mamy spokój, stan, demokrację. Ja stamtąd właśnie, kurczę, uciekłem. Tak, proszę pana, do policji... Ale aha. Jak chciałem z panem rozmawiać, to pan niestety mnie zlekceważył, wszedł za bramę, używając jakiejś fałszywej tożsamości. W związku z tym nie traktuję pana poważnie. Bardzo proszę mi wybaczyć, ale nie mogę traktować poważnie funkcjonariusza, który w ten sposób mnie potraktował. Jestem na zewnątrz. Co? Niech sobie mówię swoje zdanie, no dobrze, że... Nie, no wiesz, oznaczał, że to wodno. To jest pójść albo na chodniczek, strefa wojny, pan rozumiem, to jest, chociaż tak? Mniej więcej pokojowo. A pan ma, proszę pana, jak na sprawę do policji, no to zapraszam po... A to do góry. To. To. Do recepcji. Znaczy, dobrze, ta też została, nie, ale dziękuję, to jest bardziej ogarnięcie sobie, żeby się ogarnęli. Czy mógłby mnie pan skuć? A flash to do powietrznego tego działa. Trzoda! Erdzie, zastąp znają. Proszę się rozejść z podjazdu. Mógłby mi pan skuć i rozkuć? Skuć i rozkuć pana? Nie, pan zrobi, tak. Wie co pan zrobi? Pan strzelił w trzeźwy kierw mózgu. Pan się coś mózgu zrobiło. No tak, tak, to pan strzelił w trzeźwy kierw mózgu, pan będzie już odpowiedzialny. Panie, co to jest za broń? Bo mi tu wzięli kolejny problem. Ile to za takie bydle?